Szklanka Show. Za nami tak gorący i tak znaczący weekend dla polskiego MMA, mimo że gale te najważniejsze nie tylko na polskiej ziemi, że trudno byłoby o nich nie porozmawiać w cotygodniowym podcaście. To jest Szklana Szczęka Show, 361 odcinek. Dziś krajobraz po bitwie, sobotnie UFC, niedzielne KSW 40 w Dublinie. No i przy mikrofonach tradycyjny stały skład: Marcin Jabłoński, redaktor naczelny MMA Rocks, witamy. Witam wszystkich. I Jacek Adamczyk, MMA Rocks również. Witam. Ja się nazywam Krzysztof Skrzypek, jak mówiłem, 361 raz mówimy dzień dobry. Szklana Szczęka Show. Panowie, zanim zaczniemy wszystkie walki rozkładać na części pierwsze, zapytam o wrażenia. Byliście obaj na halach, jeden z was w Gdańsku, drugi w Dublinie. Chronologicznie pójdźmy. W sobotę UFC Fight Night 118. Marcin, jak było w Trójmiejskiej Ergo Arenie? No powiem tak, stary, jakie to było przeżycie. To było tak niesamowite, no, począwszy od jakby miejsca, które zajmowałem, które było przy samym oktagonie. Oprócz tego wspaniała atmosfera, meksykańska fala, śpiewy, ogromny doping dla naszych zawodników. No po prostu to było święto każdego fana MMA w Polsce. Byłem zachwycony tą atmosferą. Przede wszystkim trzeba tutaj przyznać się do tego, że tak samo jak to było w Krakowie, bo po prostu myślałem, że będzie tak samo jak w Krakowie, że ta hala nie będzie wyprzedana. Mhm. Mimo nawet tego, że gdzieś tam były dosyć wcześnie informacje, że ta sprzedaż idzie nieźle, że hala będzie wyprzedana. No myślałem, że to są jakieś tam marketingowe myczki. Tak, bije się w pierś, po prostu nie było wolnego miejsca na hali. Było niesamowicie pod kątem atmosfery. No. Siedziałem z otwartą buzią, wszystkie rzeczy połączone razem, nie wiem, osoba Donalda Cerrone, no, który przegrał, mniejsza o to, wchodzący na halę, król McGregor, walki emocjonujące Polaków, tyle w ogóle walk Polaków, no, niesamowite, nigdy tego nie zapomnę, naprawdę wywarła ta gala na mnie ogromne wrażenie, mimo że już parę eventów mam za sobą. No czułem się jak dzieciak, tak? Szczęśliwy dzieciak, który siedzi w piaskownicy, a dookoła same nowiutkie, świeże zabawki i po prostu nie wiadomo, którą wybrać. Okej, okay, a dzień później w Dublinie, Jacek? Przed trudnym zadaniem mnie Marcin postawił, no bo teraz muszę opowiedzieć o tym, że byłem zachwycony Dublinem. Znaczy ja powiem tak, pierwsze wrażenie jakie się rzuciło w oczy, takie w ogóle, jak się tam przyszło, że to jest rzeczywiście impreza typowo polska, tak bym to powiedział. Nie chcę dyskredytować ani krytykować, to nie na tym rzecz ma chyba polegać. Hala też była pełna, na tyle pełna, że mnie to również zaskoczyło. Atmosfera, powiem tak, pewnie bywałem na galach, na których atmosfera była lepsza. I jeśli chodzi o zachowanie kibiców, no to troszeczkę ono się różniło. Dobrze o tym wiemy od tego, którego Marcin był świadkiem w Gdańsku. Mhm. Doszło tam do przepychanek na trybunach, poleciały butelki z wodą. Było troszeczkę takich gorących momentów dla ochrony, dla stewardów, którzy miałem czasami wrażenie, że się bali w ogóle tam podbiegać. I gdyby nie interwencja Martina Lewandowskiego, to nie wiem, czy w ogóle nie udawaliby, że akurat zaczął w danym miejscu dach przeciekać, im coś kapie i są straszliwie tym zainteresowani. Tak czy inaczej, no była taka chwila, był taki moment, kiedy wydawało się, że tam się może trochę to wszystko rozwinąć w niedobrym kierunku. Chodzi mi oczywiście, to była ta chwila i to był ten moment zaraz po ogłoszeniu werdyktu przy walce Gamrot. Mateusza Gamrota Park. Z normalnym parkiem, tak. I to była taka historia, która tam troszeczkę jakby no, grozy wprowadziła na te trybuny. Nie było meksykańskiej fali, tym bardziej, że hala była dość charakterystyczna, bo to nie była hala taka, tak, jak sobie to wyobrażamy. To nie była. Zasadzie. Mhm. Tak, dokładnie tak. To nie była niecka taka, tylko to właśnie był taki trochę amfiteatr. Wszystko to wyglądało tak, jak to wygląda w przypadku KSW. Trzy wielkie telebimy, na każdym telebimie inny obrazek, można sobie oglądać różne fragmenty walki. No, ci, co siedzieli pod telebimem, to wąska grupa, oczywiście tego nie widziała, no, ale to jakby mniejsza z tym. Mnie się rzuciła w oczy też trochę klaustrofobia tej hali. Powiem wam szczerze, że w czymś takim to jeszcze chyba nie pracowałem, w takim
w takim rodzaju pomieszczenia sportowego, bo strasznie wąskie korytarze, szatnia na szatni, człowiek na człowieku, wychodzący Pudzian mijający się z tym, którzy wcześniej schodzili, do tego jeszcze gdzieś dziennikarze i tak dalej, i tak dalej. Nie powiem, że gala nie porwała kibiców, bo porwała, ale porywała konkretnymi wydarzeniami, które gdzieś tam, których tam byliśmy po prostu świadkami. Czy to walka Mariusza Pudzianowskiego, która rzeczywiście wzbudziła ogromne emocje, czy powrót Michała Materli, czy też chociażby właśnie ta walka Gamrot Park, ale tak, żeby cała ta hala żyła w każdym walku, żeby tam po prostu dochodziło do jakichś nieprawdopodobnych emocji, żeby tam wrzało, no to z ręką na sercu przyznam, no nie odniosłem takiego wrażenia. I choć potem tuż po samej gali Martin Lewandowski i Maciej Kawulski charakterystyczny gest przybicia piątek wykonali, no wszystko im się udało, wszystko się powiodło, to chyba to nie był aż tak wysoki level, że tak powiem, emocji, których tam byliśmy świadkami, jak przy niektórych innych galach tejże organizacji. A to może też jest pewne już rozleniwienie, że do KSW jesteśmy przyzwyczajeni, tutaj jednak galę UFC traktujemy jeszcze jak święto, bo to przecież dopiero początek ich, przynajmniej w naszym kraju, tak więc to też może z pewnością swoje robić, bo produkcyjnie faktycznie do KSW doczepić się w zasadzie chyba nie ma jak. Ja tylko mówię o tym, co było w hali, tak? No nie będę się tu opowiadał, bo rzeczywiście na pewno to wszystko wyglądało efektownie, prezentacja jak zwykle na pewno gdzieś tam pewnie bardzo ładnie cieszyła oczy w telewizji. Natomiast na hali, tak jak na hali opowiadam, też nie da się ukryć, że oczywiście, no jak mówię, no były takie chwile, ten wielki, zresztą to można było zobaczyć u nas na MROK, cały czas można zobaczyć te momenty ogłoszenia werdyktów, no to tam rzeczywiście drżały ściany. No dobrze, panowie, to przejdźmy do pierwszej z gal, którą mieliśmy okazję oglądać. Gale obie tak ważne, że nie wierzę, żeby którykolwiek z nas nie obejrzał walk, nie nadrobił tego choćby po weekendzie, jeśli gdzieś zapracowanie czy powroty z jednej bądź drugiej zrobiły swoje. Pierwsza sobotnia UFC Fight Night 118. No i co z kowbojem? I to będzie pytanie do Marcina, bo to wiem, że jeden z twoich takich ulubionych zawodników chyba, co? No dokładnie. Byłem bardzo szczęśliwy i rozemocjonowany tym, że mogę kowboja zobaczyć. No, podzielę się takim momentem, w którym kowboj zawsze przed rozpoczęciem walki, kiedy jest wyczytywany przez anonsera, przeskakuje z nogi na nogę i po prostu byłem w pewnym momencie byłem zahipnotyzowany. Do tej pory słyszę, jesteś. No, tak. Patrząc na niego, bo gdzieś tam przewija się ten moment w różnych trailerach, przed walką, kiedy oglądam to na komputerze, w telewizji i po prostu patrzyłem na niego, mówię, nie wierzę, że to się dzieje, że ja to widzę, tak? Także to tak można powiedzieć nawiasem mówiąc, no już jakby po rozpoczęciu walki nie było tak fajnie, bo widać było, że Donek no, nie potrafi jakoś odpalić. Gdzieś tam parę low kicków weszło, natomiast no nic oprócz tego nie było w tej walce ze strony Cerrone. Tutaj był moim zdaniem przygaszony, a tym bardziej z minuty na minutę gasiły go celne ciosy bardzo rozluźnionego Darrena Till'a. No, chłopak ma, z tego co pamiętam, 24 lata, a zawalczył jak profesor, tak? A z tym, że profesorem walczył. No i tutaj jakby za bardzo historii w tej walce nie było. Wydaje mi się, że tutaj Donald chciał w pewien sposób standardowy dla siebie załatwić wykroczną nogę Darrena Till'a. Gdzieś tam w walce z Bojanem Veličkovićem Till trochę tych low kicków przyjął. Natomiast no, odpłacał się tym samym, do tego dochodziły celne ciosy, bardzo dobry zasięg Till'a i po prostu mocne ciosy trafiały Donalda, gdzie po prostu widać było, że ten niechybny koniec się zbliża. No, przykro było oglądać, jak bezpośrednio po tym nokaucie gdzieś tam jakaś duża ilość krwi nagle spłynęła gdzieś z twarzy, z ust Donalda, ale cóż, taki jest ten sport.
jeżeli to ma być zmiana warty, tak, i to ma być ten moment przełomowy, i Till ma osiągnąć wiele w tym sporcie, w tej kategorii, no to cieszę się, że byłem świadkiem tego. Natomiast pytałeś, co dalej z Cowboyem. Gdzieś słyszałem jakieś plotki na temat tego, że będzie wracał do wagi lekkiej. No zobaczymy, jak to wyjdzie. No, musi na pewno coś zrobić, bo to jego trzecia porażka z rzędu. Czy w takim razie możemy próbować domniemywać, że mamy rodzącą się nową gwiazdę wagi półśredniej? Jacek? Prawdę powiedziawszy, to takie samo się nasuwa gdzieś stwierdzenie. Zresztą trzeba przyznać, że to być może będzie kolejny jakiś taki element, który będzie się wiązał i będziemy wspominać go właśnie w związku z tą polską galą. Nie tylko zresztą my, ale wszyscy ci, którzy MMA się interesują, że właśnie to była ta gala, podczas której wypłynął ten wielki talent. Zresztą tak jak sobie obserwowałem tuż po gali, teraz jeszcze gdzieś tam śledzę sobie angielskie, amerykańskie portale, zerkając na nie, to widzę, że to jest takie jakieś chyba lekkie zaskoczenie mimo wszystko, że Darren Till w taki sposób i że w sumie tak dość łatwo rozprawił się z, no nie tylko Marcina faworytem, bo chyba wszyscy bardzo lubimy tego kowboja, który zawsze z tą swoją fantazją, chciałem powiedzieć łańską, nie, kowbojską bardziej, w tych walkach się nam prezentował. No, ogromna sympatia do niego jest i to, że właśnie jest takim człowiekiem, który trzeba jechać do Polski, to będzie jechał do Polski, tam będzie walczył bez względu na to, czy to nawet wie, gdzie jest, czy nie wie. Tutaj trochę rzeczywiście, no jakby kowbojowi zabrakło par, jakby zabrakło, nie wiem czego, motywacji, no chyba nie, bo to trudno o tym teraz w takim momencie mówić w przypadku takiego zawodnika. A wracając do zwycięzcy, ja myślę, że poczekajmy jeszcze na następne jego występy, ale ten pokazał naprawdę ogromny potencjał. Znaczy być może jest tak, że troszkę jakby też nie docenialiśmy go wcześniej, jakby gdzieś tam trochę tak po macoszenu traktowany zawodnik, nieobserwowany aż tak bardzo z taką wielką atencją. I to jest właśnie moim zdaniem też ewentualnie, ale nawet na pewno, tak mi się przynajmniej wydaje, jak już wspomniałem na początku, ogromny plus tej gali, że właśnie ktoś taki się pojawił i że właśnie po gali w Polsce, kiedy ktoś będzie pewnie opisywał, no oby mu się powiodło, bo w sumie rzeczywiście tak jak się zaprezentował, to Darren Till zasługuje na to, żeby gdzieś tam się rozwijać zgodnie pewnie ze swoimi oczekiwaniami swoich kibiców, żeby będzie wspominał, a po tej gali w Polsce to dopiero się zaczęło i to byłoby rzeczywiście takim kolejnym bonusem tego właśnie wydarzenia w Gdańsku. Pomijając wynik, bo Marcinowi się na pewno nie podobał taki jak był, panowie, to była dla was faktycznie walka godna walki wieczoru? To było starcie, które faktycznie takie emocje budziło? Bo dla mnie zdecydowanie, to znaczy ja oczywiście nie widziałem tego w hali, ja sobie to oglądałem będąc już w Dublinie. Natomiast tak, no, ja myślę, że od samego początku, kiedy tam te zamieszanie gdzieś nagle się skończyło i pojawiła się walka z udziałem Donalda Cerrone, to też jest jakieś charakterystyczne. No, wszyscy powiedzieli, okej, super, to jest pan, który jest godny tego, żeby w tym najważniejszym pojedynku wystąpić i nawet wtedy nikt nie myślał o tym rywalu. Więc ja tutaj zdecydowanie uważam, że to był bardzo dobry ruch. I co jest też ciekawe, co jest warte podkreślenia, tak mi się wydaje, pewnie jeszcze o tym tutaj wspomnimy sobie, ale była to walka wieczoru. Ja nie mówię, że tylko ta jedyna walka, która przyciągnęła kibiców, która pozwoliła tą halę wyprzedać, która gdzieś tam no, zainteresowała tą bardzo mocno kochającą MMA publiczność, bo to no, rzeczywiście byli ci, którzy autentycznie w tym MMA siedzą, to MMA żyją. Myślę tak o tych, którzy na tych trybunach się w Gdańsku znaleźli. Ale to nie była walka, nie wiem, mająca choćby nawet minimalny posmak Freak Fightu. To jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o tę naszą galę. Zauważmy, gala UFC w Polsce wyprzedana, hala była pełna. Chyba pierwsza taka gala w Polsce na taką skalę, bez takiego dodatkowego wydarzenia, które miałoby gdzieś tam przyciągnąć ludzi niezdecydowanych, nie znających MMA, po prostu przyszli prawdziwi fani MMA i wcale nie jest ich tak mało, tak mi się wydaje. I to Donald Cerrone i właśnie ta walka wieczoru również o tym zadecydowała. No to Marcin, jak już otrzesz łzy po porażce kowboja, którego tak lubisz, zresztą nie tylko ty, ja też się do tego przyznam, no to pytanie to samo do ciebie. To faktycznie walka, która jest dobrym main eventem gali na przykład w Polsce? Oczywiście, no tutaj jakby nikt nie stawiał na Tilla z uwagi na to, no, co chociażby podkreślaliśmy z TJ-em w poprzedniej jeszczęce. Gdzieś tam ci jego przeciwnicy no nie byli z tego topu topów. Był ten remis chociażby z Dalbim. Postawili mu duży opór, więc no, patrząc na to z boku, no to tym bardziej, jeżeli gdzieś tam problemy sprawiali tacy zawodnicy jak Veličković czy Dalby, no to co, no to Cowboy musi go pojechać, tak? No,
oczywiście tak się nie stało, natomiast jeżeli chodzi o to, czy walka była warta tego tytułu walki wieczorem, to oczywiście, bo jakby sam cowboy mógłby wyjść, zawalczyć z cieniem i można powiedzieć, że to by mogła być walka wieczoru, tak? No, jest, no właśnie, tak, dokładnie. Tak. Takie samo miałem odczucie właśnie, jak ogłoszono, że on tu przyjeżdża. Tak, jest tak uznana osoba, legenda można powiedzieć, UFC, to tak jak TJ zaznaczył, no to chyba jeden z najlepszych zawodników, który nigdy nie był mistrzem UFC. No miałem nadzieję po prostu, że jeszcze pokaże na co go stać, że to nie jest końcówka jego kariery. No trzymam za to kciuki, krótko mówię. No okej, to tyle o main evencie UFC w Gdańsku. Szklana Szczęka Show. Panowie, walka pań z udziałem Karoliny Kowalkiewicz. Sami mówiliśmy przy ostatniej Szczęce, kiedy analizowaliśmy to, kiedy faktycznie TJ był, bo Jacek już w drodze i mentalnie na KSW, że to nie będzie trudne starcie, że Jody Esquivel to nie jest przeciwniczka dla naszej Karoliny Kowalkiewicz. Tak się faktycznie okazało, ale na dystansie trzech rund. Trzech pewnych rund, ale jednak cóż panowie o tej walce. Porwała, nie porwała, zwycięzców się nie sądzi, albo inaczej. Marcin. No tutaj jeśli chodzi o to, czy walka porwała, to myślę, że można powiedzieć, że porwała, a to za sprawą właśnie Karoliny Kowalkiewicz. Z uwagi na to, że no mieliśmy tutaj przykład tego jakby sposobu rozprawiania się z przeciwniczką, tak jak to robi Asia Jędrzejczyk. Wiadomo, że to są różne style walki, natomiast bardziej chodzi mi o sposób jej prowadzenia i przewagę w tej walce, bo była bardzo duża. Widzieliśmy tutaj, można powiedzieć, jakiś tam delikatny problem ze złapaniem odpowiedniego dystansu przez pierwszą minutę pierwszej rundy, a kiedy już jakby Karolina wyczuła ten dystans, bo wiadomo, Judy Esquivel jest zawodniczką niższą, gdzieś tam przygarbioną, trochę schowaną za gardą, natomiast już w momencie, gdy ten dystans został wyczuty, jeden za drugim ciosem trafiały przeciwniczkę, także no, miło to się oglądało, bo Karolina goniła ją po całym oktagonie, wkładając tam kolejne ciosy. Faktem też jakby Judy zasługuje na uznanie, bo była nieustępliwa, cały czas gdzieś tam próbowała się odgryzać. Karolina powiedziała po walce, że jej trenerzy powiedzieli, że no, nie podpalaj się, nie da się tej dziewczyny znokautować, albo będzie bardzo trudno. Jest bardzo mocna, nieustępliwa, także rób swoje, idź do przodu. No, plan został wykonany w 100%. Karolina powiedziała, że dobrze bawiła się w klatce. Więc jest to naprawdę solidne zwycięstwo w bardzo dobrym stylu po tej serii dwóch porażek. No i jakby patrząc na to, co mówiła Karolina w trakcie konferencji, wróciła do pojedynku z Andrasz. Jestem za. Mhm. Chętnie to obejrzy. Jacek? No niewiele tu można więcej chyba dodać. No tak naprawdę to, jeśli chodzi o Karolinę Kowalkiewicz, to ten jej występ rzeczywiście był, trzeba przyznać, dla mnie przynajmniej, tak jak go oglądałem, no taki dość dominujący w jej wykonaniu. Tam chyba nawet, o ile się nie mylę, jeden z sędziów tą walkę punktował 30-26 chyba, o ile się nie mylę. I myślę, że to wcale nie było nadużycie jakieś, bo tam faktycznie ta przewaga Karoliny Kowalkiewicz była tak potężna i tak widoczna. To dawało taką rzeczywiście ogromną nadzieję, że to, pomijając te dwie porażki, że Karolina, bo w większości walk takie miałem wrażenie, ona rzeczywiście z dużą radością, z dużym zaangażowaniem, to jej zachowanie przed walką jest zawsze takie troszkę inaczej wyglądające niż u większości zawodników. Ona jest taka bardzo spokojna, opanowana, stoi pod siatką, z lekko zagiętą nogą opartą, tam o tą siatkę właśnie rozgląda się, pozdrawia spokojnie, a potem w walce no jest tam, bywa rzeczywiście wulkan. I tak było tym razem. Może te dwie ostatnie walki nie do końca gdzieś tam, no wiadomo, że szczególnie ten ostatni pojedynek to całkowicie nie spełnił oczekiwań, no ale też powiedzmy sobie szczerze, że akurat rywalka nie leżała totalnie. Natomiast tutaj to była ta Karolina Kowalkiewicz, która rzeczywiście
która rzeczywiście, no, idąc po te największe zaszczyty w UFC, mówię tu o walce o mistrzowski pas, to była właśnie ta Karolina Kowalkiewicz, którą oglądaliśmy w tamtym okresie, i to tylko dobrze wróży, bo myślę, że to znów będzie przyczyną do tego, żeby po raz kolejny gdzieś tam ją promować i w górę nieść przy kolejnych ewentualnych wyborach jej rywalki. No dobrze, to tyle o walce panie. Teraz bierzemy się za przepraszanie. Szklana szczęka. Show. Panowie, dla mnie to osobiście było największe in plus zaskoczenie chyba całej gali, bo faktycznie zaskoczony byłem i postawą, i jakby dynamiką, i no wszystkim, co chyba mogło tutaj zagrać, to wszystko zagrało. No ale powiedzmy sobie też wprost, nikt z nas chyba takiego scenariusza nie zakładał. Jan Błachowicz powraca bardzo fajnie, w bardzo ciekawy w ogóle sposób wygrywa pojedynek, no i zobaczyliśmy Janka, ojej, jakiego nie widzieliśmy już chyba dawno i jakiego chcemy oglądać. No więc ja w swoim imieniu od razu mówię, przepraszam, pomyliłem się i bardzo chciałbym przepraszać i tak się mylić, nie wiem panowie, jak wy, Marcin. Ja też mogę powiedzieć przepraszam, to prawda nie wiem za co, ale rzeczywiście z przyjemnością przeproszę również, żeby tak nie było, że jedyny jestem, który nie przeprasza. Typowaliśmy zupełnie inaczej niestety, znaczy niestety, typowaliśmy inaczej, stało się stety zupełnie inaczej niż nasze przewidywania, stało się fajnie, Marcin. No nie wiem, czy widzieliście, ale ja już w trakcie gali odszczekałem to na Twitterze. No przed samym rozpoczęciem walki pisałem nawet tweeta do TJ-a, że no, Janek co prawda oszukał nas trzy razy, może tym razem nas oszuka w tę drugą stronę. Byłoby miło, no i tak się stało. Absolutnie tego się nie spodziewałem. Uważam, że jakby nikt o zdrowych zmysłach patrzący na to, co się działo z Jankiem w ostatnich walkach i jak walczył, tak? Jak no pewne rzeczy były po prostu nieprzygotowane, niedopieszczone. Czy to kondycja, czy defensywne zapasy. No w żaden sposób nie dało się tutaj typować inaczej, no moim zdaniem oczywiście. Natomiast teraz no wyglądało to tak, jakby te wszystkie, jakby tych wszystkich walk przegranych nie było, jakby Janek nie popełniał tych błędów, czy to defensywne zapasy, czy stójka, czy kondycja. Wszystko jak najbardziej zagrało. Zresztą Devin Clark, myślę, że jak najbardziej oglądał Janka walki poprzednie. Mogła o tym świadczyć chociażby taktyka na pierwsze 10 sekund pierwszej rundy. To było wystartowanie z takim szerokim prawym cepem, po którym od razu wszedł po nogi Janka. Tak? Wydaje mi się, że myślał, że nie będzie miał najmniejszego problemu z przewróceniem Janka na plecy i tam przeleżenia na nim całej rundy z obijaniem łokciami, co umie i lubi robić. Jednak bardzo się zdziwił. Potem gdzieś tam po minucie, po półtorej dalej panowie gdzieś tam się przepychali oparci o klatce w klinczu. Janek odwrócił pozycję, dalej był przyklejony do Amerykanina. No i myślałem, że to jest kolejny błąd, bo zaraz Janek padnie kondycyjnie i nic z tego nie będzie, tak? A tu nie, tak? Kolejne zaskoczenie. Jakby cały czas z minuty na minutę coraz bardziej byłem zdziwiony, oczywiście bardzo pozytywnie. Zawsze kibicuję naszym, niezależnie od tego, jaką formę prezentują. Tym bardziej ściskałem kciuki za Janka, no jednak tak zdroworozsądkowo nie myślałem, że wygra. To, co robił w stójce, jak bronił obaleń, no można powiedzieć, że w pewien sposób wykluczył wszystkie te zalety Clarka. No a już zakończenie tej walki, no to coś pięknego, tak? Bajka, to prawda. Miód na serce, gdzieś wygięty, patrzymy na te jego splecione ręce, jak jakaś gruba anakonda dusi tego Clarka, który jakby nie wiadomo, co ma zrobić ze sobą, bo jest w dość ekwilibrystycznej pozycji. Myślę, że niewiele byśmy znaleźli takich skończeń, gdzie rzeczywiście przy duszeniu za pleców zawodnik nie jest do końca gdzieś tam
pięty i tak dalej. Także no, bardzo pozytywne zaskoczenie, oby więcej takich. Miejmy nadzieję, że Janek tutaj w kolejnych walkach będzie pokazywał to, co w Gdańsku. Natomiast chciałbym też przytoczyć moje pytanie z konferencji po gali. Jakby miałem w głowie cały czas to pytanie, jak to się stało, jak on się przygotował. Kiedyś przecież były różne perturbacje, jeżeli chodzi o przynależność klubową. No były te 3 miesiące. Tak? No uważam, że jeżeli ma się no nagle nowego trenera, którym co prawda Janek się znał, to podkreślał, ale nie ma czasu na to, żeby poprawić rzeczy, które no leżały, krótko mówiąc. Ta kondycja, tak? W ostatniej walce Janka leżała. W przedostatniej walce z Gustafssonem kwestia obrony przed obaleniami. No, gdzieś tam zgrać te wszystkie błędy, tak, żeby ich nie powtarzać. No, wydawało mi się, że po prostu potrzeba na to więcej czasu, gdzieś tam spokoju. A jednak Janek powiedział krótkie zdanie, które jakby rozmywa wszelkie moje wątpliwości. Po prostu przestałem kombinować. No właśnie, i to było charakterystyczne, właśnie chciałem o tym powiedzieć. Zaznaczył coś, co też jest znaczące chyba do tego, co się działo wcześniej, Marcin, co mówiłeś. To jest taki dobry przyczynek do zastanowienia się nad tym. Bo oczywiście tu niczego nie ujmując ludziom, z którymi pracował Janek. Ale to po raz kolejny już pamiętamy, bo najpierw był Poznań, a teraz pojawiła się gdzieś tam przez pewien czas też Warszawa. Troszkę gdzieś to wszystko, najpierw był Ankos i tu, potem, no, jak mówię, abstrahując od tego, to było moim zdaniem clue tego całego występu Janka. Przestałem kombinować. Dokładnie. Janek był zadowolony. Były pytania dotyczące jakby tych kopnięć na korpus, a Janek z szerokim uśmiechem mówi, kopałem moje lewe kopnięcie, bo lubię to robić, bo to jest moja chyba jedna z najlepszych broni. Lubię to robić, dlatego to robiłem. Pewnie gdzieś tam w poprzednich walkach miało obestrzenie, a nie kop, nie kop, bo cię złapie, bo przechwyci nogę, bo cię przewróci. Wiesz, ja to oglądając te kopnięcie, jak on zaczął kopać i jak się zgiął Clark jeden czy drugi, od razu gdzieś tam w głowie zaświtało mi, on tak walczył z Latifim. I tego Latifiego ubił bardzo szybko. I to było coś, co dało mu ogromnego kopa w tej pierwszej walce, czym wszyscy byli zachwyceni. Ten Polish, pamiętasz, Polish Power krzyczący gdzieś tam Dan Hardy, czy tam, że to jest nieprawdopodobny international level i w ogóle niesłychane historie. I teraz nagle to się tutaj znowu powtórzyło w pewny sposób, bo on znów pokazywał to, czym tak bardzo nas, nie mogłem się użyć tego słowa, zachwycił w tej swojej pierwszej walce w UFC. A potem nagle tego nie było i teraz znowu się pojawiło. Jeszcze raz mówię, to nie jest żaden kamyczek do ogródka ludzi, z którymi pracował. Aczkolwiek rzeczywiście warto się nad tym zastanowić. Dlaczego? Bo ja takie mam wrażenie, powiem szczerze. Po prostu Janek zmarnował pewien czas, będąc w UFC. I to trzeba sobie powiedzieć wprost. Znaczy, to był czas zmarnowany i teraz wydaje mi się, że może po prostu przyjdzie taka pora, żeby się nad tym chwilę gdzieś zastanowić. Ale tak jak mówię, ta walka pokazała, że to mogło się wszystko zupełnie inaczej potoczyć, gdyby po prostu nie kombinował. Miejmy nadzieję, że... Teraz słuchajcie, jeszcze jedno zdanie. Wiadomo, były te walki gorsze, była ta walka ostatnia, no idealna. Jeżeli będziemy nagrywać szczękę przed kolejnym występem Janka i trzeba będzie typować... Czyli dobrą deklarację. Chyba biorę L4. Dobra, ja nie biorę, bo ja teraz nie typowałem. To jakby coś, jak będę ewentualnie pod mikrofonem, to ja będę się w takim razie, wtedy ja będę odszczekiwał potem. Nie, mam tylko straszną nadzieję, że my się już nie będziemy zaskakiwać, że to jest początek naprawdę znów fajnego oglądania Janka w walce i to nie będzie zaskoczenie, że to jest po prostu, że to już będzie stały element stałego, fajnego występu i będziemy wiedzieli, będziemy pewni po prostu dobrej dyspozycji, dobrej walki. Tego sobie wam, kibicom, Jankowi też życzę. Szklana szczęka. Show. Panowie, Oskar Piechota, pierwszy z debiutów tego wieczoru, znaczy pierwszy oczywiście patrząc od tych najważniejszych walk, wysoko w karcie, czwarta walka od końca, 30-27, trzykrotnie Jonathan Wilson przetrwał do końca, ale przetrwał chyba nawet tak ledwo, bo było przecież okazji do skończeń takich bardzo typowych dla Oskara, wpięty przecież za plecami przez długi czas w stójce, w parterze też
była dominacja, fajnie się to oglądało. Jacek. Wyglądało się to bardzo dobrze. Przyznam się szczerze, że tak sobie nuciłem, tam w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota, prawda? Oczywiście z nazwiskiem wolno sobie żartować, a to nie było żart, to było z takim uznaniem ogromnym, bo rzeczywiście poszedł na bój z pełnym zaangażowaniem, świadom tego, gdzie się znalazł, w jakim miejscu się znalazł, po co się tam znalazł. Pierwsza runda świetna, to co mówiłeś, to wejście za plecy, gdzieś tam próba znalezienia duszenia, był tam trójkąt, ciężka praca, twarda. Druga runda, końcówka niesamowita w ogóle, tak? Gdyby to ciut dłużej trwało, kto wie, jakby się to skończyło. Bardzo, bardzo pozytywnie, ale też trzeba sobie powiedzieć, jak się obserwowało, a pewnie wszyscy mieliśmy okazję oglądać Oskara Piechotę nie raz, nie dwa, to ja powiem szczerze, z największym z tych, którzy gdzieś tam w ostatnim czasie debiutowali w UFC, z największym zainteresowaniem czekałem na jego walkę, ale też z drugiej strony byłem też bardzo, bardzo zaciekawiony tym, czy on utrzyma pewien poziom taki prezentowanych swoich umiejętności, czy to gdzieś go to nie przygniecie, troszkę ta presja. Widać, że wcale nad nim to żadnego takiego wielkiego wrażenia nie wywarło. Jak dla mnie to jest taki cichy bohater tej gali, prawdę powiedziawszy, bo wydaje mi się, że tym, co zaprezentował, to on już wniósł, no, żeby to się nie skończyło jak z Jankiem, pukam, ale generalnie rzecz biorąc wniósł ogromne nadzieje, oczekiwania na to, że to jest właśnie po raz kolejny zawodnik z Polski, który tutaj będzie mógł jeszcze wiele dobrego pokazać, bo to co wspomniałeś, świetna praca i technicznie doskonale przygotowany, świetna praca w parterze, stójka jak zwykle też nienaganna, no oczywiście zawsze tam się można spierać, co tam można poprawić, ale tutaj jakby całość tej walki, zebrać ją tak i pokazać, to myślę, że to byłby taki dobry przykład na to, jak zawodnik powinien zaliczyć bardzo dobry debiut w UFC i to jest chyba właśnie jakby taki pojedynek. Elementarz fightera. Marcin. Dokładnie. Tak, gdzieś tam nawiązując do tych emocji związanych z tych wszystkich pozytywnych emocji związanych z atmosferą całego tego wydarzenia, no to muszę podkreślić, że bardzo lubię piosenkę, do której wychodzi Oskar Piechota, także też jakby w trakcie tych wszystkich emocji to jeszcze tym bardziej dobrze mnie nastroiło, także naprawdę piona Oskar za dobrą nutkę do wyjścia. Natomiast jeżeli chodzi o samą walkę, no to tak nie patrząc, że to Polak, nie, że to jego debiut i tak dalej, no, nuda trochę, tak, jeżeli chodzi o stójkę. Walka przechodzona, nawet spośród publiczności było słychać trochę gwizdów. Natomiast no, ja też patrząc na Oskara nie dziwię się, dlaczego przybrał taką taktykę. No bardziej tutaj można kierować uwagi co do postawy Jonathana Wilsona, ponieważ no, on tak naprawdę w tej walce nie zrobił nic. Tak? Nie był jakby agresywny, nie chciał skończyć tej walki przed czasem, tak? To też oczywiście jest punktowane. Ta stójka była przechodzona do momentu tego knockdownu z końcówki drugiej rundy. Oskar oczywiście po swojemu spokojnie nie podpalał się, czekał na akcje ofensywne Wilsona i się nie doczekał. Pewnie miał plan, żeby kontrolować. Więc no, tak na chłodno oceniając pod kątem jakiejś efektywności, no to jeżeli chodzi o te poczynienia stójkowe, ich nie było. Natomiast Oskar myślę, że gdzieś tam po pierwszej minucie już walczył jak profesor. Jakby miał, nie wiem, na sobie ogromny bagaż doświadczenia. Tak naprawdę no, aż tylu tych walk zawodowych jeszcze nie ma, a naprawdę nie podpalał się, czekał na to, co zrobi przeciwnik. Jak już złapał przeciwnika w tej swojej ulubionej płaszczyźnie, w parterze, czy też no, nie można tego wpięcia za plecy. Pionowy parter. Tak, to był taki nowy parter dokładnie. Więc no, tam już robił co chciał, absolutnie. Mi się podobało takie stwierdzenie z tweeta, który podał dalej Piotrek Pędziszewski, że gdyby te rundy trwały po 5 minut i 15 sekund, to Oskar wygrałby dwukrotnie przed czasem. I tutaj trzeba to podkreślić, bo zarówno po tym pierwszym, po knockdownie w drugiej rundzie, myślę, że spokojnie, gdyby jeszcze było 5-10 sekund, to Oskar by to dokończył. Dokładnie tak. I tak samo było w trzeciej rundzie, kiedy tam
ta balaszka wchodziła. No, ręka była wyprostowana. Oskar to jest profesor parteru. Przecież spokojnie by złapał tylko dobry kąt i musiałby przeciwnik klepać. Więc dla mnie to wygrał przez decyzję, poddanie i nokaut. To czekamy na któreś z tych rozstrzygnięć już bez decyzji, a już w kolejnych walkach wyglądało się to świetnie. No to panowie, kartę główną mamy załatwioną. Szklana szczęka. Show. Patrząc na kolejny pojedynek, od tych najważniejszych licząc, można by powiedzieć w końcu. No kurde, w końcu. Martin Held pokonuje Nasrata Haqparasta. To jest nazwisko, które będzie mi się śnić po nocach. Również pewnie 3 razy 30, 27. Dużo spokojniejszy Martin Held. Nie chciał się podpalać, nie chciał, nie wiem, iść za ciosem, żeby gdzieś przypadkiem się nie nadziać i spokojnie robić swoje, prowadzić. Takie mieliście wrażenie, czy to tylko mój punkt widzenia, Jacek? Nie, to nie jest mój punkt widzenia. Ja myślę, że też troszeczkę ta walka akurat faktycznie była ciut inaczej. Tak ja ją odbierałem, ciut inny jakby wymiar. No, tutaj wszyscy od pamiętnej akcji, która gdzieś tam miała przynieść ten występ Marcinowi po tych różnych jego perypetiach w UFC, nie zawsze do końca gdzieś tam przez niego zawinionych, tak? Ale już nie wracajmy do tej historii. Ta historia, myślę, to jest zamknięta. Mieliśmy w naszych kartach historii, mówię tutaj o naszym pięknym kraju, taką grubą kreskę kiedyś się pojawiła. Jednym się podobała, drugim się nie podobała, do tej pory trwają na temat spory. Ja bym w tym momencie taką grubą krechę, bez względu na mój stosunek do niej, jeśli chodzi o naszą historię, postawił. Odciąłbym to, co było teraz i bardzo bym chciał, żeby Marcin Held teraz już był rozliczany tylko od tego pojedynku. Jakby nowa historia się jego zaczyna. Po tych trzech trudnych dla niego walkach, ja z pełną premedytacją, wybaczcie, nie mówię tutaj o technice, czy on tak zawalczył, czy tak, że w tej rundzie akurat zastosował taki, a nie inny sposób, że tak, a inaczej taktycznie była ta walka poukładana, bo mówię, dla mnie akurat ona miała zupełnie jakby inny wymiar, tak? Marcin Held po prostu pokazał w tej walce, że to, że on trafił do tego UFC, bez względu na to, co się wydarzyło wcześniej, to nie był przypadek i że to jest zawodnik, który pasuje do tej organizacji bezdyskusyjnie. Mówię, ja może jestem trochę w tym momencie nieobiektywny, oceniam naszych i dlatego tak to wygląda. Natomiast jeszcze raz powtórzę, dla mnie Marcin Held był przez długi czas, od kiedy zaczął w tym UFC, takim zawodnikiem najbardziej doświadczanym przez los. I ta walka, myślę, że pewne rzeczy przełamała. Oczywiście, myśmy sobie tam dyskutowali, że w ogóle jeśli chodzi o Marcina Helda, to sytuacja jest trochę dziwna, bo wiemy dobrze, że on trenuje w jednym miejscu, jest związany z innym trenerem przez cały ten czas. Ten układ nie zawsze, tak się przynajmniej wydaje, no, skutkuje czymś pozytywnym. Nie mówimy tu o jakichś konfliktach, bo my nie wiemy, czy one tam istnieją, czy nie. Przynajmniej oficjalnie się o tym się nie mówi. Tutaj wszystko wyglądało na jakoś tam poukładane, że wreszcie przyszła walka, w której Marcin Held pokazał spokój i swoje doświadczenie. No przecież to w sumie zawodnik, który w Stanach Zjednoczonych, oczywiście na galach Bellatora, ale walczył najwyższe też trofea i nigdy go tam jakoś specjalnie nie zjadała. Trema też nigdy nie miał problemów z tymi rywalami, z którymi tam walczył. Tutaj oczywiście była ta stójka u Marcina Helda, no gdzieś tam pewnie się zastanawialiśmy, a dlaczego teraz, no ale on też już to kiedyś pokazywał. Podsumowując, żebym się nie rozgadywał, bo mówię, nie chciałem o tym wszystkim mówić, o tych aspektach gdzieś tam wiążących się z tym bezpośrednio, co tam Marcin zaprezentował, bo dla mnie to, co on zaprezentował, nie było jakby czymś ogromnie zaskakującym, bo niektórzy zastanawiali się, że zaczął inaczej, że ta w ogóle walka, że tu było dużo stójki gdzieś tam, której wcześniej było, to wszystko oglądaliśmy i Marcin Held już Bellatorze, on się rozwija. To jest bardzo też ważne, choć jeszcze raz powtórzę, są pewnie jakieś elementy, które no, gdzieś można się zastanawiać, czy na dłuższą metę taki układ będzie dla niego korzystny. Ale jeśli chodzi o to, że przyszedł taki moment, przyszła ta walka i przyszedł ten etap na przełamanie. Więc ja mówię, gruba kreska, taka jest moja opinia. Gruba krecha, odcinamy to wszystko, czekamy na kolejne występy Marcina Helda. Niech teraz wreszcie to się wszystko zaczyna dla niego układać korzystniej. No oby tutaj nic już teraz nie tąpnęło i oby rzeczywiście Marcin Held wrócił jakby na te tory, do których nas przyzwyczaił, czyli no był to, żeby został tu zawodnikiem w UFC również imponującym jakimś tam swoimi umiejętnościami, no i dającym dobre walki. Może Marcin Held, tak jak Jan Błachowicz, po prostu przestał kombinować, może przestał robić to, w czym jest tak dobry, ale nie zawsze to wychodzi, bo jest dość ryzykowne, tylko zawalczył dużo spokojniej, może trochę bardziej nudno, ale bardziej skutecznie, no i z dobrym efektem.
Absolutnie, wiesz, ja tutaj z całą sympatią, wręcz miłością do Marcina Helda muszę powiedzieć, że to była walka w jego wykonaniu bardzo słaba. Ja nie chciałem tego mówić, Marcin, bo wydaje mi się, że to jest paradoks, że on naprawdę walczył lepiej w tych wcześniejszych walkach, w których... Myślę, że tak. Natomiast dlatego mówię, ja tu ustawiam grubą krechę, dlatego nie chciałem już o tych aspektach rozmawiać. To nie była dobra walka Marcina Helda i zgadzamy się tutaj w 100%. No to nie był dobry pojedynek. Ja też mówię, nie przez słuchajcie, o tych trenerach wspomniałem. No, po to jesteśmy tutaj, żeby no wiadomo, jesteśmy przed komputerem i tak naprawdę gdzieś tam gówno wiemy o praktyce, natomiast z drugiej strony... Wojownicy klawiatury. Tak, w pewien sposób jesteśmy w tym, nie da się ukryć, na co dzień od paru ładnych lat, a już nie mówiąc w ogóle o Jacku, więc no... Jacek podobał MMA wymyślił. Tak, nie da się ukryć, że coś... Przy klawiaturze, przez przypadek się cheatery ci. Tak. Coś na ten temat wiemy i potrafimy porównać ostatnie poczynania. Marcin przede wszystkim był bardzo spięty. Jakby absolutnie nie dziwię się temu, ponieważ wiesz, to mogła być walka, być albo nie być, nie? To było takie zagrożenie realne. To była walka, która decydowała o tym, czy Marcin zostanie dalej w organizacji. To była czwarta walka z kontraktu, który został podpisany na właśnie cztery pojedynki. Jeżeli by go przegrał, absolutnie nie widziałbym możliwości, żeby Marcin dalej walczył w UFC. Także ten to, co miał w głowie Marcin, na pewno mu nie pomagało, aczkolwiek to była bardzo zła walka Marcina w stójce. Tak, no, robił bardzo duże błędy, dostawał bardzo mocne ciosy, gdzie po jednym z nich, no wydaje mi się, gdyby Nasrat... No to druga runda, mówimy o tym pokim prawem, tak, który dostał w drugiej rundzie, to było w ogóle jakieś totalne nieporozumienie. No, no widzisz, jednak się zmuszam do tego, żeby to powiedzieć. Tak. Nie, no fatalnie, to ja powiem szczerze, byłem zaskoczony w ogóle, że tak to wyglądało, ale jeszcze raz powtórzę, ja nie wiem, czy mówię, tutaj nie jest kłopotem to u Marcina Helda, to kombinowanie, jeśli chodzi o niego samego, natomiast mam wrażenie, że problem leży, ja to powtórzę, w kombinowaniu, jeśli chodzi w tych jego wszystkich sytuacjach, w tych okolicznościach, które dzieją się poza oktagonem. To znaczy dla mnie jest to niezrozumiałe, bo ja wiem, ja rozumiem to, że jest wdzięczny trenerowi Szamocie Marcin Held, że on go wypromował, że pomógł mu, no ale z drugiej strony jest taka historia, że trenując w innym klubie, biorąc sobie narożnika trenera, z którym on nie jest na co dzień, dla mnie to nie jest naturalne, tak? Wspomniał tu Marcin o tym, że siedzimy przed klawiaturą i nie znamy praktyki, ale wiesz, jeździmy na treningi, rozmawiamy z ludźmi, oglądamy, oczywiście doskonale wiadomo, jak to jest, tak? Niektórzy z nas coś tam robili, trochę trenowali też. No wiemy doskonale, że oczywiście można w jakiś sposób gdzieś sobie dopracowywać pewne elementy, pewne szczegóły. Pójdziesz do jednego na sparingi klubu, do innego klubu gdzieś trochę parteru porobić. Tutaj trochę brazylijskiego jiu-jitsu, ale masz kogoś, kto to wszystko spina. A ja tu mam wrażenie, że to do końca tak nie wygląda, bo w tym momencie gdzieś to się wszystko rozjeżdża. Nie chcę się mądrzyć, nie chcę wdawać się w dyskusję. To, co zostało powiedziane, jedna sprawa jest prosta. Widać było, że Marcin Helb w tym pojedynku totalnie zagubiony. Dobrze, że się tak to skończyło. Jeszcze raz powtórzę, gruba krecha i niech teraz się dzieje jak najlepiej, ale coś tam chyba rzeczywiście trzeba zmienić i to co powiedziałeś Marcin, jeszcze raz to podkreślmy tutaj zdecydowanie, no ogromna jednak mimo wszystko była na nim presja, oczywiście, że to mogło spowodować jakieś tam wypadnięcie jego z największej organizacji, ale mam takie wrażenie, że chłopak, który tyle przeszedł i który tyle rzeczywiście już osiągnął, tyle już zrobił, aż zaskakująco był spięty w tej walce. Ja zdaje się, kiedy jeszcze ci wejdę słowo, bo tak odnosząc się do tego, co Jacek mówił, jeśli dobrze pamiętam, kiedyś miałem okazję właśnie rozmawiać o tym albo z Marcinem, albo właśnie z trenerem Sławkiem Szamotą, że oni mają taki kontakt, który mimo wszystko chyba jednak tu sprzyja, wiesz, że to jest Marcin mieszka w Poznaniu i tak dalej, ale jakby to nie jest chyba tylko wdzięczność, ale też taki fajny, taki mentorski kontakt, coś takiego, czego taka więź, wiesz, jest facet, który mnie zna. To widzisz, Krzysztof, czy mogą rządzić na tym poziomie kariery, czy mogą rządzić sentymenty? Ja się po prostu zastanawiam, bo nie wiem, być może tam jest taki układ, który się sprawdza, no ale jeśli mieliśmy trzy walki, które, no, jedna może powiedzmy dyskusyjnie, tak, no nie powinna być przegrana. Dwie walki, które zostały przegrane, w tym ta ostatnia przegrana walka w sposób też kuriozalny, no umówmy się. Teraz znowu walka, która no o wszystkim decydowała, zakończyła się szczęśliwie, ale no nie była dobra. No więc coś tam jest chyba troszeczkę nie tak od momentu, w którym Marcin znalazł się w UFC.
Ale to może się podczas rozmowy z nim da wszystko wyjaśnić i wytłumaczyć. No to przy najbliższej okazji może będzie właśnie o sposobność, żeby o to spytać. Marcin, coś jeszcze ci weszliśmy słowo. Tak, no przede wszystkim Marcin, no pamiętamy, w walce z Żolazonem wygrywał wymiany stójkowe. Nie było z tym najmniejszego problemu. Absolutnie też się tego nie bał. Tutaj w walce z Nasratem, no gdzieś w tym momencie, kiedy wszedł ten prawy i zresztą też wcześniejsze ciosy, gdzie mocno głowa Marcina odskakiwała. Ja od zawsze, kiedy wstawałem w nocy na walki Marcina w Bellatorze, mam tak, że przy jego pojedynkach serce mi wali jak głupie i nie mam tak przy innych zawodnikach. Może dlatego, że jeszcze kiedy Marcin ze tą stójką nie był zbyt bardzo zaznajomiony, był dużo młodszy, to bałem się, jak tylko walka utrzymywała się w stójce, a nie szła do parteru. No i tu miałem tak samo. Niestety, jakby te w cudzysłowie demony wróciły, bo kiedy zobaczyłem, że po takich, no też można powiedzieć, no nie dość skomplikowanych kombinacjach te ciosy dochodziły głowy Marcina. Tutaj słyszałem już pewne głosy, że no ten Nasrat naprawdę dobry zawodnik. Mówię, no, z mojej perspektywy to tak nie wyglądało. To nie był za dobry zawodnik. Tutaj bardziej Marcin był w tej stójce dziurawy, bardzo spięty. No i gdzieś pokazały się znowu te rzeczy, które pamiętamy z pojedynków w Bellatorze, kiedy no, było już takie wchodzenie w nogi z utęsknieniem, żeby wrócić do tego parteru. A co warte zaznaczenia, nawet w tej trzeciej rundzie, która była już, można powiedzieć, zdominowana z uwagi na tą przewagę parterową, gdzieś tam chyba było w głowie Marcina zafiksowanie na to poddanie, bo miał boczne, miał różne pozycje i mógł tam używać tych łokci do woli. Pamiętamy, jak było to w walce z Freire, gdzie tak naprawdę tłamsił tego gościa z każdej pozycji parterowej tymi łokciami. To chodziło naprawdę niesamowicie, jak dobrze naoliwiona maszyna. Tutaj nagle Marcin ma pozycje dogodne do tego, żeby tych łokci używać i gdzieś tam się skupia na poddaniu. Nie wyglądało to tak, jak trzeba. No, miałem nadzieję, że tutaj jest tak, jak Jacek mówisz, jest ta gruba krecha, jest zwycięstwo, jest nowy kontrakt, dajemy Marcinowi białą, czystą kartę, zobaczymy, jak to będzie. Natomiast jeszcze jeden aspekt, który mnie zastanawia, bo widzieliśmy, nie da się ukryć, od momentu, kiedy Marcin zaczął treningi w Ankosie, kiedy ma tych solidnych sparring partnerów, widzieliśmy postęp w stójce. Teraz nie ma w Ankosie Rajewskiego, który no swoim doświadczeniem, swoimi radami i umiejętnościami służył pomocą. Nie wiem, czy możemy uważać, że gdzieś tam w pewien sposób to mogło się odbić na Marcinie. Też nie mam takich informacji, jak dużo ze sobą pracowali, jak wielki wpływ Raju miał na stójkę Marcina. No to już jakby do jakichś tam wnikliwszych analiz, ale tak może to zostawmy. No ja będę miał nadzieję, że jednak mam rację i ta presja tej walki była taka jak kierowcy, który rusza w długą trasę, a ma 23 punkty karne na koncie i jeden mały błąd może go za tej kierownicy wysadzić, ale jakby kiedy to już się zniweluje, kiedy już tej pewności siebie nabierze, to te tory będą absolutnie właściwe. Szklana szczęka. Show. No to panowie, czas przejść do tych mniej optymistycznych akcentów wieczoru. Damian Stasiak przegrywa przez TKO w trzeciej rundzie. Całej walki też niestety nie wygrywał. Brian Kelleher okazał się w tego wieczoru lepszy, no zdecydowanie lepszy. Cóż się stało, że Webster nie sprostał temu zadaniu, jakim było UFC w Gdańsku? Jacek. No to jest takie pytanie, na które trudno odpowiedzieć w tym momencie, chyba gdzieś tam wnikliwie nie przyglądając się temu, co będzie wypływało jakby w perspektywie tego pojedynku. Natomiast no, jakby pamiętamy dobrze, bardzo dobrze debiut Damiana Stasiaka.
Pamiętam jego kolejne walki, one były, to tak się różnie tam wszystko układało. Nie wiem, jakie wasze jest odczucie. Dla mnie to tym akurat pojedynku, mimo takiego no, mocnego początku, tak, bo gdzieś tam zaczął dobrze Damian Stasiak ten pojedynek, to nie była walka chyba z tych najlepszych. W ogóle nie wiem, czy to nie była jedna z tych, to nie był najgorszy pojedynek Damiana Stasiaka, jeśli chodzi o UFC. A przecież zaczynał w Polsce, przecież zaczynał w Krakowie, zaczynał takim dość dla siebie nietypowym momencie, bo nagle został wtedy dorzucony do tej karty walki. Wtedy, mimo że tam też sukcesu nie odniósł, no to jednak nie można było mówić o rozczarowaniu, wręcz lekkim zaskoczeniu, że rzeczywiście Damian Stasiak, bo to powiedzmy sobie szczerze, szerzej gdzieś tam tak bardzo nieznany, choć wszyscy go, którzy MMA się interesowali, troszkę kojarzyli gdzieś tam z tej Łodzi, no to rzeczywiście wtedy się pokazał z bardzo dobrej strony. Nie wiem, czy to była kwestia rywala, który kompletnie, ale to kompletnie nie leżał Damianowi Stasiakowi tutaj, no pamiętamy, że były też efektowne swoje momenty w UFC do tej pory Damian Stasiak. Tutaj tak naprawdę poza w miarę udanym początkiem, takie ja mam wrażenie, no to już potem to zwolnienie jakieś takie w tym pojedynku, taka jakaś jakby z przerzucenie, zejście z biegu, nie wiem, paliwa zaczęło brakować, co tam się stało, no totalnie porozbijany i jakby tutaj ta walka dla niego zupełnie bez historii, tak mi się wydaje, no to tutaj ciężko cokolwiek powiedzieć. Chciał walczyć oczywiście, próbował, ale no jakby na pewno ochota, wola walki u niego ogromna i tego nie można mu odmówić, serce do walki Damiana Stasiaka jest podważalne, natomiast tutaj no myślę, że po prostu wręcz tak mówiąc prosto na tego rywala zabrakło mu umiejętności. Marcin? Ja myślę, że tutaj nie ma jakby co rozpatrywać to, co u Damiana zagrało, co nie zagrało, bo mi się wydaje, że wszystko było jak w należnym porządku. No, zacznijmy od tego, że był skupiony, był dobrze zmotywowany. Akurat było tak, że akurat przechadzałem się korytarzem w momencie, kiedy Damian wychodził do walki. Więc jak spojrzałem na jego minę i skupienie i to jak był, jakby tak po minie było widać sportowo zły, tak, to przykleiłem się do ściany i myślę sobie, jestem jebanym kameleonem, żeby mnie tylko nie zauważył. To co Jacek powiedziałeś, wszedł do walki, szybki, ostry jak brzytwa, atakował, ofensywa, wszystko grało, tak? Obrotówki jakieś tam gdzieś. Tak, wszystko było widać, jest kondycja, jest gibkość, jest sprężystość, szybkość, wszystko jest, wszystko gra, tak? No, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie przeciwnik jest lepszy, tak? Ja myślę, że tutaj nie ma co zwalać i szukać błędów. Kwadratowych jaj, powiedzmy sobie. Tak, dokładnie, jakichś błędów. Po prostu Damian Stasiak jest bardzo dobrym zawodnikiem. Przede wszystkim ma to, czego wielu brakuje, ma charakter do walki. Widzieliśmy to, że prawie, że przetrwał to wszystko, był całkowicie rozkwaszony, a dalej się odgryzał, dalej atakował, dalej był niebezpieczny. Jednak jakby też spójrzmy, jak Brian Kelleher wyszedł z tej walki. No praktycznie bez szwanku, tak? Miał lepszą stójkę, częściej trafiał. Absolutnie nie dał się obalić, stał mocno na nogach, był przygotowany na te obalenia. Także no po prostu ja bym się tutaj nie doszukiwał żadnych historii. Ryan Kelleher okazał się zawodnikiem lepszym w każdej płaszczyźnie. Z całym szacunkiem dla Damiana Stasiaka, jego zaciętości, jego oddaniu dla tego sportu. Po prostu przeciwnik był lepszy, wracamy na trening, robimy dalej swoje. Bo tak jak mówię, no Damian swoim charakterem, swoim zaangażowaniem mógłby kilku fighterów obdzielić. No, przypomnijmy sobie chociażby to, jak walki przegrywał Paweł Pawlak. Pawła Pawlaka w tych walkach przegranych nie było, tak? A Damian Stasiak dostaje bonus za walkę wieczoru. Tak? To o czym świadczy. Bardziej zasłużenie, oczywiście, że tak. No to jest ta różnica właśnie, to jest ta różnica, tak? Tutaj jest ogromny charakter, ogromna wola, to co też wspomniałem. To, czego brakowało chociażby Pawłowi Pawlakowi, ale to jest to, co powoduje, że tacy zawodnicy mają większe szanse, nawet nie wygrywając jakoś tych walk, zostać w UFC. No, Paweł Pawlak, no to nie mógł liczyć, tak? No Damian Stasiak, mam nadzieję, mimo wszystko tutaj będzie jeszcze brany pod uwagę, nie tylko tam, powiedzmy, przy jednej, drugiej walce. Tak, absolutnie. Damian Stasiak jest zawodnikiem na poziomie UFC.
I powinien dostawać... Chociaż nie powiedział, tu jest mój dom, jak Paweł Pawlak u Polskiego, pamiętasz może. No tak. To jest tak, mój dom, no. Ale potem się okazało, że ktoś go eksmitował. No ale to nic. Ja myślę, że sam się spakował. Baliński mam spakowany, tak jest. Nie o to chodzi. No, tak jak mówię, no, Damian jest zawodnikiem, moim zdaniem, jak dla mnie, pożądanym na kartach walk UFC, na tych kartach wstępnych. Myślę, że nie raz, nie dwa rozkręci publiczność przed tą główną kartą. Naprawdę chylę czoła przed nim, jako przed zawodnikiem naprawdę walecznym, i po prostu chcę go dalej oglądać. Myślę, że nie ty jeden. Szklana Szczęka Show. No to jeszcze jeden Polak nam został na karcie, ten, który, jak już mówiliśmy, miał chyba najtrudniejszy debiut, to było widać już na papierze, niestety też było widać w klatce. Warley Alves pokonał Salima Tuariego, jednogłośna decyzja, no i cóż tu można powiedzieć, typowaliśmy, że chcielibyśmy, życzylibyśmy sobie tego, żeby to starcie wyglądało inaczej, ale typowaliśmy, że to będzie najtrudniejszy, najsilniejszy przeciwnik debiutanta na tej gdańskiej gali UFC i niestety, no przynajmniej w tym aspekcie, żeśmy się nie pomylili. Marcin. To myślę, że tutaj przede wszystkim cała ta sytuacja związana z wejściem na kartę walk z krótkim wyprzedzeniem. Mimo tego, że gdzieś tam pewnie Paweł Kowalik podtrzymywał w Salimie te nadzieje, bo Salim był przygotowany, był na miejscu, w razie czego mógł wskoczyć. Tak się stało. Natomiast jak kojarzę ostatnie walki Salima, patrząc na to, jak ta walka wyglądała z bliska, Salim był zablokowany. Myślę, że nie pokazał po prostu pełni swoich umiejętności. Gdzieś tam głowa go zblokowała. Widać było gdzieś, że już można powiedzieć szykuje się do jakichś akcji ofensywnych, ale nie wiem, coś go psychicznie blokowało. Nie rozwinął się, nie pokazał swojej pełni umiejętności. Mimo tego wcale na tle tak dobrego przeciwnika nie pokazał się źle. Miał tam jakieś swoje sytuacje. Natomiast przegrał jak najbardziej zasłużenie. No jest to zawodnik też z bardzo dobrym podejściem, zaangażowaniem. Widać to było chociażby w media roomie, kiedy gdzieś tam jakieś łzy cisnęły się Salimowi do oczu. Przepraszał za to, że zawiódł tych ludzi, którzy umożliwili mu występ na tej gali. I ja cały czas jestem Team Salim. Myślę, że to było tak, że pierwsze koty za płoty. Naprawdę jest to zawodnik, który może jeszcze coś zaprezentować. Miejmy nadzieję, że uda się jeszcze w tym roku Salimowi zawalczyć i myślę, że to będzie już inny zawodnik. Wszedł do tego UFC, zaliczył debiut. Myślę, że dajmy na to, niech to będzie historia Marcina Tybury. Pierwszy nie wyszedł pojedynek, ale już kolejne będą z góry. Trzymam kciuki za to. Jacek, Salim, tak jak Marcin powiedział, on przepraszał, że zawiódł. Masz poczucie, że zawiódł kogokolwiek, czy niekoniecznie? Tuż przed galą w Dublinie, tak się złożyło akurat, taka to jest profesja, nie da się ukryć. Tu sobie rozmawiamy, Marcin był w Gdańsku, sobie oglądał galę, ja w tym czasie w drodze do Dublina, a tymczasem Paweł Kowalik, o którym już tutaj wspominaliśmy, menedżer, był w Dublinie, zaraz po tej gali w Gdańsku, tam się odnalazł i chwilę rozmawialiśmy sobie właśnie przede wszystkim o występie Salima Tuariego i jeśli chodzi o, oczywiście to jest takie też jego zadanie, natomiast tak jak mówię, chwilę porozmawialiśmy, nie, to chyba nie można mówić o rozczarowaniu, znaczy to wszystkie okoliczności, o których też Marcin wspominał, wszystko to, co gdzieś tam złożyło się na ten pierwszy występ, to tylko pokazuje, że był to bardzo dobry, to może zabrzmi paradoksalnie, bardzo dobry ruch, to znaczy ta cały czas kwestia tego, żeby spróbować, żeby wejść i żeby rzeczywiście mimo tego ryzyka, które się pojawia, pokazać, że
faktycznie ma się jaja i ma się charakter, żeby w tym MMA na najwyższym poziomie się spróbować. I tak też było w przypadku Salima Tuwariego. Myślę, że oczywiście no, ta walka była przez niego przegrana, choć też pamiętajmy, no, sędziowie, dwóch sędziów typowało 29-28, więc to nie było takie bardzo jednoznaczne dla dwóch arbitrów, co tym bardziej jakby tą rangę występu Salima podnosi. Ja tak sobie go zawsze śledziłem i dla mnie to był jeden z tych największych talentów. To jest śmieszne, że tuż przed tą galą, jeszcze zanim się okazało, że Salim Tuwari wskakuje do karty walk, z kim się rozmawiałem gdzieś, jednym z naszych kolegów dziennikarzy, mówiłem nawet, że takie dla mnie dziwne, że ten Salim gdzieś ostatnio jakoś tak nie pojawia się na tej giełdzie tych zawodników, którzy mogliby w UFC się pojawić i tymczasem zaraz, nie wiem, dwa czy trzy dni później on się na tej właśnie giełdzie pojawił i w samej gali się znalazł. Dla mnie to nie było rozczarowanie, jakby myślę, że to, co powiedział Marcin, to jest, tak jak zrozumiałem też z tej rozmowy z Pawłem Kowalikiem, jest ogromna szansa na to, że jeszcze w tym roku zobaczymy Salima w klatce, Salima, który będzie mógł się już przygotować bardzo konkretnie do tego pojedynku drugiego swojego, tego pojedynku, który będzie takim jego opóźnionym jakby startem, no bo to powiedzmy sobie były takie preeliminacje, jeśli chodzi o ten jego występ, zaryzykował, nie skompromitował się, nie można mu zarzucić tego, że na to, co akurat w danym momencie gdzieś tam prezentował, nie pokazał się z jakiejś odpowiedniej strony, jeśli chodzi o UFC, choć tak jak no, uznaliśmy wspólnie, no, rzeczywiście tak nie ma co dyskutować o tym, czy przegrał, czy wygrał, bo przegrał tą walkę, no to teraz nadchodzi czas, żeby się faktycznie pokazać, ten lwi pazur swój tutaj nam zaprezentować i na to czekamy. Ja też to powtórzę, liczę, że to będzie jeszcze w tym roku. Okay. Tak, to przede wszystkim weźmy pod uwagę, że do tej wagi akurat w UFC jest bardzo trudny dostęp. Jest no to już właśnie dodatkowo, że to dywizja jest niełatwa. Tak, jest wielu zawodników mocnych w tej dywizji, jest wielu zawodników, którzy czekają na kontrakt, więc no tutaj szansa została wykorzystana w 100%, był przygotowany, czekał, wszedł, jest w UFC, ma kontrakt na 4 walki. No myślę, że kolejne pojedynki już pokażą takiego Salima, do którego sam nas przyzwyczaił. Czekamy na to i to z niecierpliwością. Szklana szczęka. Show. Poza walkami Polaków, no i oczywiście walką wieczoru na samym szczycie karty, jeszcze 3 starcia. Ramazan Jemiejew pokonał Salma Alveja jednogłośną decyzją. Tu było 3 razy 30-27 ze startów, gdzie mamy rosyjskie nazwisko. Pewnie nas bardziej interesował Artiom Lobow, który, jak zapowiadał, nie był do zatrzymania jako ten syberyjski pociąg, a tu pomimo wielkiego dopingu samego Conora McGregora jednak uległ z Andremu Filiemu. Marcin, ty byłeś na hali. Kto miał większy doping? Artiom czy jego jednoosobowy w garniturze narożnik? Nie no, jak król wszedł, no to wtedy walczył. Wszyscy poddani padli na kolana, ja rozumiem. Nie, właściwie. Walczył wtedy Salim. I no, jakby mało osób na hali było tym zainteresowane, no, z całym szacunkiem do Salima. Ale weszła królowa Elżbieta światowego MMA, więc no, absolutnie nie ma co się temu dziwić. Powiem szczerze, że no ja nigdy do tego jakoś za bardzo pociągu Conora nie wsiadałem. Dla mnie gdzieś tam te rzeczy związane z tym Conorowym sposobem promocji walk, no jakby pojmuję to, że jest to potrzebne, ale gdzieś tam moim zdaniem jest to troszeczkę przesadzone. No jednak jak Conor wszedł swoim krokiem rozbujanym, krótko mówiąc. To jest jeden z tych elementów, którego strasznie mi było wszystko zazdroszczę, że widziałeś, jak on się buja. 3 metry ode mnie przychodzi, w 100% kupuję, wsiadam teraz do pociągu. No, czyli w Pendolino tak się zapakowali, widzisz? Nie, w Pendolino, to prowadzi ten pociąg Artem, ja siedzę z Conorem i coś tam popijamy. Nie, naprawdę, po prostu takie wrażenie, jakbym, nie wiem, zobaczył Beyoncé albo kogokolwiek innego z dużych gwiazd. Naprawdę, no, cała sala zaczęła krzyczeć, wstawać, dlatego że czy kilkanaście metrów nad płytą, to i tak robili zdjęcia, żeby chociaż mieć uwiecznionego
Conora w wysokości małego paznokcia, tak? Także tak, on już zrobił niesamowite wrażenie. Jest dokładnie taki, jak gdzieś tam na nagraniach, jak w trailerach. No, szczerze, że to jakby kolejna cegiełka do tego, że ta gala była niesamowita, jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna. Nigdy tego nie zapomnę. No, no, król przeszedł obok mnie 3 metry. No, można powiedzieć, że prawie czułem, jak mnie dotyka. Już co, to intymne sytuacje zostawimy już. Okay. Znam się, szczerze, ta gala miała dość magiczny wymiar, muszę przyznać. Słuchajcie, tylko te 11 tysięcy ludzi wie, o czym mówię, tak? Ale dokładnie. Nie byliście tam, nie czuliście tego. Petarda, naprawdę. To ja tylko w tym zamieszaniu konorowym przypomnę, że Artiom Lobow przegrał jednogłośną decyzją. Poza tym mieliśmy w karcie na początku jeszcze 2 starcia. Aspenlad pokonała Linę Landsberg przez TKO w drugiej rundzie. Z kolei Josh Emmett wypunktował Felipe Arantesa. Jednogłośna decyzja 2x30, 26 i 30-25. I tak skończyło się UFC w Gdańsku. Szklana Szczęka Show. Panowie, czas na Dublin, czas na KSW 40. No i znowu czas, żeby się chyba kajać. Trzeba powiedzieć, przepraszam tym razem w kierunku najsilniejszego człowieka na świecie, Mariusza Pudzianowskiego, bo już w ostatniej szczęce, Jacek, jakie ty masz szczęście, że ciebie wtedy z nami nie było, nie musisz przepraszać wszystkich po kolei za nasze typy, no ale my mówiliśmy już, że to pierwsze planowane starcie z Jamesem McSweeneyem dla Mariusza Pudzianowskiego może nie być najszczęśliwsze, a jeśli nie daj Boże w to miejsce wszedłby JC2, jak się faktycznie stało, no to będzie już w ogóle pogrom. Tymczasem okazuje się, że jest odwrotnie. Decyzja nie jest może jednogłośna, jest większościowa, bo jeden z sędziów typował remis, ale jednak Mariusz Pudzianowski Jaya Silvę pokonuje. No i co teraz i dlaczego tak się właśnie stało, Marcin? Nie wiem. Nie wiem, no tak naprawdę to wiesz, no nie wiem, jakaś polska moc, Polska górą gdzieś tam zaszpitała. Tanio skóry nie sprzedam i tak dalej. Tak, ugotował kamień. No po prostu nie, no dobra, koniec, tanio skóry nie sprzedam i koniec. No, słuchajcie, no nie wiem, no ciężko mi tak naprawdę wyjaśnić tę sytuację. Mamy Jaya Silvę, który jak wiemy Michałowi Matergi napsuł sporo krwi. Gdzieś tam można o nim mówić różne rzeczy, aczkolwiek nie można powiedzieć, że to jest zawodnik, który nie umie się bić w stójce, nie ma tam, można powiedzieć, przyzwoitego, dobrego boksu, bo wiele razy tym zaskakiwał, no nie wiem, czy to chociażby w walkach z Michałem Materlą, czy też no, w walce z Piotrkiem Strusem. No krótko mówiąc, to ten boks ma dobry, no, a wiemy jak to wygląda w przypadku Mariusza, kiedy skoczy trochę tej adrenaliny, mamy trochę tych wiatraczków i niezbyt technicznie bite ciosy. Szczerze powiedziawszy, absolutnie nie spodziewałem się takiego przebiegu tej walki, że tutaj Mariusz będzie mógł jeszcze tam trochę też nawet i w stójce od czasu do czasu coś Jayowi włożyć. No jest to. Zdawaliśmy sobie sprawę, jak to będzie wyglądało. Mariusz będzie rozpędzony, będzie przewracał Jaya Silvę. No, a Jay Silva trochę tutaj wziął się za pajacowanie w tym parterze. Chciał na siłę pokazać, zresztą tak samo jak w walkach z Michałem, że nie czuje się zbyt zagrożony. Przede wszystkim zauważmy to, że widzieliśmy Mariusza, który był wpięty za plecami jego, tak? Tak, to nawet komentatorzy zwrócili uwagę, że to może być pierwszy raz, kiedy coś takiego widzimy, że Mariusz ma plecy i je trzyma. To był zdecydowanie pierwszy raz i ja się nie spodziewałem, że nigdy coś takiego zobaczę. Także tutaj no, widać, że gdzieś tam Mariusz jest coraz bardziej obyty w tym sporcie i mimo tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam po tych strongmenach zostają w nawykach, nabiera tych coraz więcej tych nawyków takich czysto z MMA.
jak chociażby to wejście za plecy. Także no, wiadomo, nie wykorzystał tego za dobrze, natomiast samo to wejście za plecy gdzieś tam może budzić w jego przypadku uznanie. Co więcej o tej walce, no, widać było już potem, kiedy Silva atakował w tej stójce, kiedy Mariusz obrywał, no, tak naprawdę byłem przekonany, że to zaraz się skończy. Natomiast to nie da się ukryć, jest to kolejny polski zawodnik z dużym charakterem. Myślę, że nie jeden by już sobie odpuścił, natomiast Pudzian ku mojemu zdziwieniu cały czas no, starał się klinczować, łapać za nogi, przewracać. No, to wyszło tak jak najbardziej, więc ta walka była emocjonująca, były różnego rodzaju zmiany sytuacji, raz Pudzian przeważał, zaraz dostał cios, słaniał się na nogach. No, jak najbardziej trzeba to oddać, że w takim kontekście czysto emocjonalnym było na co popatrzeć, ale to bardziej taki, można powiedzieć, minus dla Jaya Silvy, tak, że po prostu nie wykorzystał tych swoich sytuacji, no i dał tutaj to dociągnąć do decyzji. Jacek, jak to wyglądało tak zupełnie bliska, bo ty byłeś na miejscu, my oglądaliśmy to na ekranach komputerów, telewizorów, a ty spod klatki. Spod klatki w windzie, tak bym powiedział, bo wywiad z Mariuszem Pudzianowskim robiony w windzie, widziałem go z bliska po tej walce, wyglądał tragicznie. Rzeczywiście i to jest ciekawe, bo dwie rundy, no tak jak tutaj wspomnieliśmy, były całkiem niezłe w jego wykonaniu. Rzeczywiście aż zaskakująco, tak można powiedzieć, ja nawet zaczynając rozmowę powiedziałem, że była aż tak dobrego początku, po nim to się nikt nie spodziewał. No trzecia runda była dramatyczna dla Mariusza, on ledwie ją przeżył, tam widzieliśmy cały czas był, przepraszam, podtrzymywany przez swoich sekundantów. Arbisz Amajew tam mało nie oszalał przy klatce, w tej trzeciej rundzie już myślę, że bliższy był zejścia nawet niż sam Pudzian, tak to przeżywał. To trzeba pewne elementy do siebie chyba gdzieś tam dopasować. To znaczy po pierwsze Jay Silva, nie wiem, widzieliście to w telewizji, oglądaliście ten pojedynek, jakbyście koło niego stanęli, to byście nie uwierzyli, że to jest ten sam zawodnik, który walczył z Michałem Materlą. Ta różnica wagi, różnica kategorii wagowej tutaj u niego rzeczywiście dawała o sobie znać. Myślę troszkę Ronaldo, nie Cristiano Ronaldo. Ronaldo, pamiętacie takiego hiszpańskiego, takiego brazylijskiego piłkarza? Ja się przypomniał, jak jeszcze biegał po boisku, a potem przestał po nim biegać. To troszeczkę tak wyglądało. Jay Silva w ogóle po tym pojedynku wyglądał jakby dopiero co wrócił od kosmetyczki. Więc zupełnie uśmiechnięty, zadowolony, mówił o rewanżu, śmiał się, dziękował Max Finneyowi. Ale też trzeba sobie powiedzieć wprost, że ja takie mam odczucie, że jeszcze po samym ważeniu, jeszcze po tej historii, bo to też było ciekawe, że mieliśmy trzech bohaterów walki wieczoru, a nie dwóch. I tak czasami to myślałem sobie, że będzie może losowanie. No ale w każdym razie mówiąc całkiem poważnie, wydawało się, że sytuacja jest taka, że jednak to Max Finney będzie walczył i to oczywiście wprowadzenie Jaya Silvy było jakoś tam no, zabezpieczeniem się, gdyby ewentualnie, ale miałem wrażenie, że wszyscy i sam Jay Silva takie mają przeczucie, że jednak nie. I już jak my tam sobie siedzieliśmy, potem jeszcze jakieś tam rzeczy obrabialiśmy, ciężko pracowaliśmy, to wtedy pojawił się Martin Lewandowski, bo tuż przed samym ważeniem taki miły pan, szpakowaty, przyszedł elegancko ubrany, no i wyszli sobie panowie gdzieś tam na zaplecze, on, Max Finney, więc domyśliliśmy się, że pewnie chodzi o kogoś, kto sprawdza te papiery medyczne. No a potem jak się okazało, to jednak Martin Lewandowski chodził po sali, coś pod nosem mruczał, co brzmiało mniej więcej, to są kurwa jakieś jaja. No się okazało, że jednak Jay Silva. I to dla wszystkich pewnie jakieś tam było zaskoczenie. Chociaż tak jak rozmawialiśmy między sobą, to miałem wrażenie, że bardziej się chyba Mariusz Pudzianowski obawiał ewentualnego starcia z Max Finneyem niż Jayem Silvą. No ale to takie są tylko odczucia gdzieś tam z boku, jak sobie obserwowaliśmy. Sama walka rzeczywiście wyglądała tak, że chyba byliśmy trochę też zaskoczeni tym. Chyba nie spodziewaliśmy się, że faktycznie Mariusz Pudzianowski w taki sposób będzie mógł walczyć z rywalem, bądź co bądź, który no, na swoim koncie rzeczywiście dużo takich potężnych, poważnych walk ma. Może ta kategoria wagowa, może to wszystko gdzieś tam wpłynęło. Tak czy inaczej, dla mnie no to heroiczna była ta trzecia runda w wykonaniu Mariusza, mówię wam, no to wyglądało. Oczywiście to wszystko było w telewizji, będzie doskonale widać, tak? Ale tam na miejscu no to wyglądało tak, że niektórzy zamykali oczy, bo bali się, że Mariusz bez ciosu po prostu gdzieś tam zostanie, zacznie Silva mocniej oddychać i tym powietrzem go wywrócił po prostu.
No ale wytrwał, wygrał i tutaj chyba co do tego nie mamy wątpliwości. Choć Jay Silva mówił, że on z decyzją sędziów nie dyskutuje, bo tak jest zawsze i teraz chce rewanż, nie będzie w ogóle na temat mówił. Jakby sugerując delikatnie, a może było inaczej, to chyba nie było inaczej. Nie, no myślę, że sprzed ekranów też było jasne, znaczy może nie było jasne, co się dzieje i dlaczego, ale jakby z werdyktem trudno dyskutować, bo ciężko się do niego jakkolwiek wyczepić. Tutaj przede wszystkim musimy wrócić do tematu samego Max Finneya i zakontraktowania tej walki z Pudzianem. No myślę, że to jest naprawdę ogromny błąd ze strony KSW, że dopuszczało w ogóle możliwość, że wpadło na pomysł takiego zestawienia. Ja jakby nie ukrywałem nigdy tego, że dla mnie to jest dziwne zachowanie, kiedy mamy zawodnika, który od dawna wspominał już o coś o swoim zdrowiu, mówił, że przechodzi na emeryturę ze względu na problemy z błędnikiem. Nawet zrzucał jakby winę na chorobę, jeśli chodzi o porażkę z Karolem Bedorfem, że przegrał przez ten knockout z uwagi na problemy właśnie z błędnikiem. No jeżeli mamy taką sytuację, tak, mamy main event gali w Dublinie, gdzie wiemy, że taka organizacja jak Safe MMA działa, no to wydaje mi się, że jakby na tym etapie w KSW, gdzie to już jest 40 gala, kiedy działają już od tak długiego czasu, no raczej powinno się szachować tym ryzykiem. Tak? Po pierwsze, wydaje mi się, że jest to nie w porządku w stosunku do samych zawodników, przede wszystkim do Mariusza, bo te problemy były znane, no można powiedzieć, gdzieś tam to Safe MMA czepiało się o te badania na kilka dni przed galą. Wydaje mi się, że już wtedy powinno być powiedziane, ok, jakby nie jesteśmy pewni, wchodzi Jay Silva. Jakby też zawodnik może inaczej się nastroić do tej walki, tak? Bo kiedy jest to ta zmiana tak naprawdę na kilka godzin przed walką, no przecież to jest chore. Na tym poziomie, na którym jest KSW, ja myślę, że to jest karygodne, że w ogóle dopuszczali możliwość wzięcia do walki wieczoru zawodnika z problemami takiej natury jak problemy Max Finneya. No nie daj Boże, coś by się stało. No, w jakim świetle by KSW się wiesz, tylko pokazało? Na tym rzecz polega, że to jakby nikt tego Max Finneya nie wyklucza cały czas. Znaczy jakby cały czas wraca temat jego walki z Pudzianem. On pewnie się nie może, jednak już nie odbędzie się w takim niebezpiecznym terenie, ale on cały czas jest rozważany. Ale to już jest największa głupota, jaką tylko mogą zrobić. Słuchajcie, no tak jak powiedziałem, no argumentacja była taka, że no skoro inni mogą zakontraktować Max Finneya, a nie ma z tym problemu, zawodnik chce walczyć, to dlaczego my mamy tego nie robić? No dlatego, że jesteście właśnie mądrzejsi, że troszeczkę szachujecie tym ryzykiem. Weźmy pod uwagę chociażby to, co stało się z Markiem Huntem, tak? Wypaplał za dużo i został odsunięty. Już tutaj, nie wiem, być może było to związane 100% stricte z jego stanem zdrowia, być może, no, bo jak wiadomo, jakoś tam nie pałem do siebie miłością z Dana White'em, natomiast... No, potem stwierdził, że to był taki żart, taka zabawa, taka fajna konfabulacja. Tak, ale wtedy się zapala lampka, sam tak? Sobie nagrabił, no. Tak, zapala się lampka. Ja myślę, że to jest naprawdę ogromny błąd, że kandydatura Max Finneya była rozważana do tej walki. I jeszcze o zgrozo jest dalej ten temat podtrzymywany. No pierwsze słyszę teraz, co Jacek mówisz, więc no dla mnie to jest naprawdę działanie absurdalne. Mogą sobie tylko tym zaszkodzić. No, mieliśmy przykład Horwicha, było powiedziane, Matt już więcej dla nas nie zawalczy, no bo ma jakieś tam problemy ze zdrowiem. No, jeżeli teraz wracamy do tematu Max Finneya, no to chyba konsekwencji tutaj za bardzo nie ma. No, ja tutaj nie widzę za bardzo argumentów za tym, żeby Max Finney mógł dalej współpracować z KSW w kontekście jakby kandydatury do kolejnych walk. No, to jakoś godzi w powagę tej organizacji. Przynajmniej ja to tak odbieram. No, tak jak mówię, wydaje mi się, że powinno się
brać pod uwagę jakieś tam warianty pesymistyczne. Uważam, że to jest po prostu za duże ryzyko i granie warta świeczki. No, Max Finney nie jest jakimś zawodnikiem bardzo rozpoznawalnym, a no, wydaje mi się, że z tymi kontaktami, które ma KSW ze swoją marką, no, spokojnie jest w stanie ściągnąć kogoś, kto będzie bardziej rozpoznawany, zrobi więcej szumu. Nie rozumiem takiego zachowania. No, pożyjemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie i czy faktycznie James McSweeney pojawi się jeszcze w klatce KSW i jeśli tak, to czy nie będzie znowu jakichś zdrowotnych i medycznych przeciwwskazań i innych perturbacji. Szklana Szczęka Show. No to teraz wkładamy kij w mrowisko, bo walka, o której ciężko chyba będzie powiedzieć coś dobrego, oprócz tego, że przebieg był faktycznie fantastyczny, to wszystko co inne wydarzyło się w klatce, no już ciężko będzie komplementować. Mateusz Gamrot, Norman Park, no contest, walka nierozstrzygnięta po faulach. Jak stwierdził arbiter tego starcia, faul niezamierzony, w związku z tym niedyskwalifikacja, a zgodnie z zasadami walka odbywa się, walka uznaje się za nieodbytą. Jacek, jak to wyglądało? Bo to wtedy zawrzało, zdaje się, na trybunach w arenie w Dublinie. My się tutaj dzisiaj przepraszali i pewne rzeczy odczekiwali. Ja sobie pozwolę na drobne wytłumaczenie. Otóż pod filmem, który przedstawia, pod rozmową z Mateuszem Gamrotem, pojawiły się pytania, czemu redaktor nie zapytał o te faule w czasie rozmowy, o te faule Mateusza Gamrota. I powiem wam szczerze, to się wstyd przyznać, ale nie dlatego, że po prostu gdzieś zaspałem. Ja po prostu tej walki nie widziałem tak normalnie. Pracując tam, robiąc różne rzeczy, autentycznie to była walka, którą naprawdę przegapiłem. I wpadłem na halę, jak usłyszałem, tam oczywiście robiłem jakieś wywiady, biegałem po korytarzu tutaj. Sobie mogliśmy troszkę od kulis tą galę oglądać, więc tam straszna klaustrofobia, korytarze straszne, mówiłem o tym, nieważne. I powiem wam rzeczywiście, bo wpadłem na halę w momencie, kiedy zaczynało się robić bardzo gorąco na trybunach. I tak naprawdę nawet nie widziałem tego ciosu, który padł w klatce, tego całego zamieszania, tego odpychania, tego całego tam dość takiego przykrego incydentu, tak to nazwijmy. I powiem wam, że emocje były naprawdę bardzo mocne i to wszystko autentycznie, tak jak na wielu imprezach sportowych różnych bywałem, na meczach piłkarskich, czuję się coś takiego, że wisi w powietrzu rzeczywiście taki moment, że tu się zbliża jakaś erupcja, coś może się złego stać i faktycznie była taka atmosfera na hali, powiem wam szczerze. Ludzie byli wściekli. Ja po prostu sobie pomyślałem, no było to oko. No i w tym momencie walka została przerwana, bo nie był w stanie dalej Park walczyć. Ale bez tego nawet, już abstrahując od tego, rzeczywiście atmosfera była bardzo taka no, trudna i na tych trybunach autentycznie doszło do takich delikatnych zamieszek. Gdzieś tam rzeczywiście ktoś się z kimś pobił. Z jednej strony hali, na drugą już odsiecz miała przybyć. Zresztą mówię tą odsiecz nie bez kozery, bo nawet taki pan ubrany w coś co husarsko trochę przypominało zbroję pędził już tam, żeby z tą odsieczą swoim rodakom przybyć. Więc Kirchholmu zapewne. Być bardzo prawdopodobne, że był to Kirchholm. Tak czy inaczej, już całkiem poważnie mówiąc, no, to wywołało takie bardzo złe emocje, cała ta walka. No a potem to wszyscy słyszeliśmy. No, jakby Mateusz Gamrot, oczywiście tu nie wszystko jakby w tym filmie jest, bo on jeszcze idąc spod klatki, to już się nadawało w ogóle. Myślę, że tutaj moglibyśmy zostać wręcz pozwani za to, żeśmy to gdzieś tam upublicznili i opublikowali, no bo to były naturalne w szatni jakieś tam emocje tego zawodnika, natomiast to, co się działo, jak on zszedł, on po prostu tam... Zawodnicy są osobami publicznymi, więc tu się nie zgodzę. Oczywiście jakieś tam relacje koleżeńskie, bo wszyscy ich znamy, oni nas również jakby no nie zwalniają z tego, że no nie są to osoby anonimowe, tak więc... No. Nie, ja mówię tu w tym kontekście, że po prostu ja rozumiem te emocje w szatni, jakby tutaj dyskutować można, czy tak się powinien, czy nie powinien, natomiast to jest w szatni, on wszedł do tej szatni, ale to, co się działo, jak on schodził Mateusz Gamrot, to po prostu to były emocje takie, które nim wtedy, no tutaj nie opanował emocji, bo tutaj było już trochę w innym stanie. No rzeczywiście, powiem wam szczerze, że tam, gdyby Park usłyszał to, co mówił o nim Mateusz Gamrot, byłby zdziwiony pewnie, że takie słowa Mateusz Gamrot zna. I generalnie rzecz biorąc, takie emocje po tej walce pozostały i tak wszyscy tą walkę tam odebrali. Znaczy troszkę szkoda,
że przy tym, co się działo w niej, że ta walka sportowo też nie była taka najgorsza, powiedzmy sobie szczerze, prawda? Tam były emocje sportowe, że to wszystko jakby teraz zeszło na dalszy plan, bo panowie nie chcą już trzeciej walki. Norman Park potem przecież nazwał ekipą sterydowców cały team Mateusza Gamrota, który tam przybył na ten pojedynek. Choć mówił, że gala była świetna i chwalił tą galę, twierdził, że bardzo dobra robota, no to, że to jest jakiś wariat ten Gamrot i że już wolałby nawet z Mańkowskim się spotkać, to zresztą nie po raz pierwszy podkreślił, niż z nim bić się, bo on jest zawodnikiem niepoważnym, fabruje i w ogóle robi rzeczy, które, no, nie, których nie godzi się robić zawodnikowi MMA. A w ogóle angielscy kibice, angielscy dziennikarze, którzy tam byli na tej gali, z Wysp Brytyjskich żurnaliści, oni troszkę też tą walkę jakby inaczej widzieli. Oni twierdzili, że rozmawiając z nami, rzeczywiście być może było tak, że Gamrot więcej tych ciosów zadawał, że był może troszeczkę bardziej tam spektakularny, ale natomiast mocniejsze, konkretniejsze serie bił Park. Przysięgam wam, oglądałem tą walkę potem sobie z odtworzenia, no nie do końca to widziałem, no ale dobrze, no niech tam będzie, nie polemizowaliśmy z nimi, bo też nie wszyscy wtedy mieliśmy ku temu podstawy, jeszcze raz powtarzam, nie wszyscy zdołaliśmy tą walkę po prostu tam na żywo, na miejscu zobaczyć. Mnie właśnie bardzo szkoda tego, że podsumowując już, po tym pojedynku, no który wszyscy bardzo czekaliśmy, po pierwsze, nie udało się zawalczyć o pas, bo nawalił Park. I tutaj zachował się bardzo nieprofesjonalnie. Oczywiście Mateusz Gamrot wtedy już podgrzewał atmosferę, twierdząc, że specjalnie tak zrobił, bo się boi z nim walczyć i stąd ta kwestia tej wagi i tego, że nie chciał, bo spróbował, nie udało się, to już tej wagi nie robił. To jest i minus Parka ogromny i żadne tłumaczenie moim zdaniem tutaj nie wchodzi w grę, doskonale wiedział, na co się porywał. Dawno było wiadomo, jaka to jest walka i jakby to jest moim zdaniem zachowanie niegodne. Po prostu w takim momencie się traktuje się poważnie to, co się robi. No a potem to, co się wydarzyło po samej walce i cała ta atmosfera, to też szkoda, że zabiła jakby już nawet to widowisko i tę walkę, która bez względu na to, czy opas, czy nie opas, no miała ten swój klimat, jakoś tam toczyła się na przyzwoitym całkiem naprawdę poziomie, więc to takie emocje tam były na miejscu i tak naprawdę więcej rozmawiało się o tym wszystkim i potem jeszcze okazało się, że ten narożnik, że właśnie ta cała zadyma, że to uderzenie, że Park, który dostaje w twarz, tak to wyglądało tam i takie emocje, jeszcze raz powtarzam, pozostały po tym pojedynku tam na miejscu i tym, którzy z tej gali wracali z hali. Marcin, no to my tę walkę oglądaliśmy na żywo, no nie w hali, ale przed komputerami i telewizorami. Wracając do samego pojedynku, jak to twoim okiem wyglądało i przebieg, i jakby zakończenie takie dość niefortunne? Tak, no przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ta walka stała na bardzo wysokim poziomie. Szczerze powiedziawszy, podejrzewałem, że Gamer będzie chciał przewalczyć tę walkę w stójce. Pamiętamy, że na Stadionie Narodowym ta stójka wychodziła mu bardzo dobrze. Można powiedzieć, że wtedy miał lekką przewagę nad Normanem, a mimo tego gdzieś tam szukał tych obaleń jako swojej największej broni i za wszelką cenę chciał walczyć w parterze. Tutaj postawił wszystko na walce w stójce i to mu naprawdę wychodziło. To trzeba powiedzieć, że o ile w pierwszej rundzie był lepszy od Parka, tak w tej drugiej rundzie był o wiele lepszy. Takie ja przynajmniej odniosłem wrażenie. W tej drugiej rundzie już wydawało mi się, że na dwa cenne ciosy, czy tam na jeden cios cenny Parkę były dwa, trzy ciosy Gamrota. No, wydaje mi się, że miał trochę lepszy przegląd sytuacji. No, to można też zobaczyć po twarzy Irlandczyka, że wyglądał dużo gorzej. Także natomiast jeżeli chodzi o te same faule, ja tutaj absolutnie nie mówię o tym pierwszym kopnięciu poniżej pasa, bo to już myślę, że w ogóle poza wszelką wątpliwość było to uderzenie przypadkowe. Natomiast no te rzeczy dotyczące wkładania palców w oko, tutaj sam oglądałem tę walkę na powtórkach i trzeba powiedzieć, że to pierwsze, jeżeli dobrze pamiętam, pierwszy incydent miał miejsce na początku drugiej rundy i tutaj, jeżeli ktoś ma sprawne oko, to zobaczy, że
te palce Gamera wędrują do oka Parker z uwagi na to, że jakby w wymianie Park przesuwa swoim barkiem rękę Gamera, to jakby z tego względu te palce wędrują w oko. Tak, tak to dokładnie wyglądało. Oglądałem to 3-4 razy, absolutnie nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Co do drugiej sytuacji, która poskutkowała tym, że została walka przerwana, no, to wyglądało w pewien sposób inaczej. Też nie uważam, że to było włożenie palców do oka zamierzone. Aczkolwiek trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że mieliśmy pojedynek zawodnika, który walczy w pozycji klasycznej, z zawodnikiem, który walczy w pozycji odwrotnej. Gdzieś te stopy obu zawodników, te nogi wykroczne się spotykały. Widzieliśmy wiele razy, że panowie spotykali się w momentach, kiedy chcieli wyprowadzić ofensywę gdzieś na środku klatki, te ręce się splatały, odpychały i tak dalej. Gamrot otwartą dłonią gdzieś tam próbował zbijać ciosy proste przeciwnika, więc wydaje mi się, że te palce w oczy to nie był zamierzony faul. I myślę, że tutaj no jestem dość pewny tego stwierdzenia. Aczkolwiek bardziej obwiniałbym tutaj Gamera za to, że te ręce miał otwarte. Tak? Wiemy, że jest taka możliwość takiego uszkodzenia przeciwnika i te dłonie powinny być jednak zamknięte, tym bardziej, że został już ostrzeżony po tym pierwszym razie. Dlatego nie wiem, dlaczego nie wziął tego sobie bardziej do serca i nie zamykał tych rąk, aczkolwiek tak jak mówię, no, trzeba zwrócić uwagę, że to była walka dwóch zawodników, którzy walczą jeden z klasycznej, drugi z odwrotnej pozycji i gdzieś te po prostu ręce się spotykały, odpychały, było trochę tych lekkich zaposów na środku klatki, także myślę, że to wynikało z tego powodu te faule, tak? Także jakby z jednej strony nie uważam, że to było zamierzone, aczkolwiek absolutnie jest to wina Gamera, że no, że dopuścił do tego, że walczył po prostu z otwartymi dłońmi, kiedy wiemy, że istnieje takie niebezpieczeństwo, został raz ostrzeżony i ta sytuacja nie powinna się powtórzyć. No, jednak też nie wiem do końca, to było tak, że to lekarz nie dopuścił Parkę do dalszej walki, czy on stwierdził, że nie chce dalej walczyć? No właśnie tego nie wiem. Jacek, ty możesz... Nie był dopuszczony Park do dalszej walki po prostu. Czyli to nie jest decyzja samego Parka, że on nie chce walczyć, tylko on nie został dopuszczony dalej, jakby lekarz tak, zadecydował. Tak, uznano, okay, że po prostu po tym nie będzie zdolny do normalnego dalszego toczenia pojedynku. No to Jacek, ja nie ukrywam, rozmawiałem o tym z Łukaszem Bosackim, pytając o taką decyzję, o to, że to był trzeci faul Mateusza Gamrota. Łukasz mówi, że sam czekał na to, co Mark Goddard zadecyduje, ale zgodnie z Unified Rules zadecydowałby tak samo, bo jak mówi, nie można rozpatrywać kolejnych fauli jako ciągłość, tylko każdy osobno. No i to nie był faktycznie faul celowy, to nie chodziło o to, żeby ten palec do oka wsadzić. Zresztą jeśli ktoś uważa inaczej, niech spróbuje w takim szale, w takiej wymianie trafić w coś wielkości oka. No to wiadomo, czasami się zdarza, no niektórzy zawodnicy tak faulują, ale tu tego nie było. Moim zdaniem to nie był zamierzony faul, no tak, zdecydowanie. Ale to pytanie w takim razie, czy od kogoś na poziomie mistrzowskim nie wymagamy również mistrzostwa w panowaniu nad sobą, nad tym właśnie, żeby te przepisy tak interpretować, bo wiemy, że przepisy Unified Rules mówią palce do góry, w dół bądź pięści, nie inaczej. Tutaj było inaczej, był ostrzeżony raz, no to może jest sam sobie winien, że się nie opanował, że nie kontrolował tego odruchu. Znaczy ja przyznam się szczerze, jakby w ogóle tego bym w tych kategoriach nie rozpatrywał, wiesz, mnie się wydaje, że to jakby trudno w ogóle o tym mówić, to jest zupełnie taki żywioł, którym trudno tutaj się gdzieś poruszać na takich, moim zdaniem, zasadach, no jakichś zdroworozsądkowych. Mieliśmy w pierwszej walce też taki przypadek, pamiętamy doskonale, został ugryziony Park,
gdzieś tam pchał te palce, no dodziały się jakieś dziwne historie, ta walka ma takich masę podtekstów. Mnie się wydaje po prostu tutaj, że rzeczywiście w tym całym pojedynku, to tak jak pamiętacie, też była ta kwestia, wszyscy się zastanawiali, czemu Andrzej Gota bił poniżej pasa Riddicka Bowe, i to dwa razy z rzędu to zrobił w dwóch kolejnych walkach i wszyscy zachodzili w głowę, a może walka ustawiona, a może no, w ogóle jakieś historie tworzone były nieprawdopodobne, tezy się pojawiały nie z tej ziemi. Nie wiem, przyznam się szczerze, tak nie chciałbym tego w tych kategoriach rozpatrywać. Był to na pewno błąd Mateusza Gamrota, za który poniósł konsekwencje, słuszne czy nie, trudno w tym momencie oceniać. Walka zakończyła się w każdym razie według mnie sprawiedliwym werdyktem. Marcin, a w takim razie twój imiennik, Marcin Bilman, który zasłynął po tej walce pewnie bardziej niż sama walka, in plus, in minus, to ten, który bronił honoru swojego narożnika, czy ten, którego poniosło bardziej niż powinno i rzucił się, czy może nie rzucił, może trafił po prostu pięścią w twarz przeciwnika swojego kolegi z narożnika? Absolutnie, uważam, że to było jak najbardziej zachowanie naturalne. Przede wszystkim tutaj to jest wina Irlandczyka, ponieważ co by się nie stało, co by nie usłyszeli od siebie, jakby to nie wyglądało, narożnik przeciwnika jest nietykalny. Jeżeli walka się zakończyła, jeżeli jest przerwa w walce, to zarówno mój przeciwnik, ani sędzia, ani cornermani jego, no, to są zasady, których nie powinno się łamać. Przyszedł do narożnika Gamera, mówił różne rzeczy, nie wiem, podobno chciał się pogodzić. Nieważne. Fakt faktem jest taki, że odepchnął Borysa. Tutaj zadziałał od razu Marcin Bilman. Absolutnie nie winię go za to. Jak najbardziej sytuacja naturalna. Może inaczej. Nie ma co tutaj się tym szczycić i chwalić, no bo to też jakby nie jest sytuacja, która napawa dumą, tak? Aczkolwiek no, to jest odruch, to jest sytuacja, w której ktoś atakuje mojego przyjaciela, mojego kolegę z maty. Słuchajcie, to nie są zawody w brydża, tak? To ludzie nie rzucą sobie karty w twarz i nie wiem, nie pójdą dalej. To są zawodnicy sportu walki, to są wojownicy. Jeśli jesteśmy już przy tej analogii z Andrzejem Gotą, no to pamiętamy, co działo się po pierwszej walce z Riddickiem Bowe. Tam też zaczęli się panowie, w związku z tym, że jakieś szarpanie doszło między narożnikami, też wybuchła regularna bitwa w ringu, pamiętamy, prawda? Też zagrały te emocje. Tak jest podczas tego typu zawodów, ja się zgadzam. Choć po tej gali pojawiły się głosy gdzieś tam docierające za kulis KSW, że Bilman nie będzie miał już możliwości stania w narożniku podczas gal tej organizacji. No ale zobaczymy, no, jak to się wszystko rozwinie. No wiadomo, to jakby może i Marcin z Maćkiem myślą jedno, ale dla wizerunku muszą zrobić drugie. Ja tak jak powiedziałem, absolutnie tutaj nie będę wieszał psów na Marcinie Bilmanie. Jak najbardziej zachowanie naturalne. Inaczej, wieszałbym psy na Normanie za to, że doszło do tej sytuacji, bo to jest jego wina. Absolutnie tutaj narożnik przeciwnika jest nietykalny. Nie powinien takich rzeczy robić, tym bardziej, że ja wiem, że to jest człowiek specyficzny. Ja jakby miałem informacje dotyczące tego, jak wyglądały jego pertraktacje z KSW. Jest to dość osoba specyficzna, rozkapryszona. No, widać to po jego charakterze, tak? Jedno mówi, drugie robi, robi wokół siebie dużo szumu. Myślę też, że jakby patrząc na całą tą sytuację i to, że Gamer nie chce tego trzeciego pojedynku, wszedł mu trochę do głowy. Po prostu na zwyczajnym świecie po męsku go wkurwia i myślę, że chce Gamer to już zamknąć, bo gdzieś tam no nie chcę dalej o tym myśleć, nie chcę, żeby go to męczyło, bo też nawiasem mówiąc szkoda, że ten pojedynek nie trwał przez te 5 rund, bo widać było, że obaj są w dobrej formie. Gamerowi szło bardzo dobrze w stójce. No Gamer twierdził, że w pierwszej rundzie Park już spuchł totalnie, nie miał siły, tak twierdził Gamer.
który w szatni podobno przed samą walką dwie rundy sobie odbył, żeby było 5, także tak. No i myślę, że po prostu jeżeli by to doszłoby do tych 5 rund, to myślę, że mogłoby to być jedna z najlepszych walk w KSW do tej pory. No cóż tu dodać, ja byłbym nieco bardziej krytyczny, właściwie dużo bardziej krytyczny wobec tego zachowania, które no szkoda, że wzięło i położyło jakby cień i przerosło trochę jakby famę samej walki, która faktycznie zapowiadała się bardzo dobrze. Szklana Szczęka Show. Panowie, Michał Materla powrócił w dobrym, bardzo dobrym stylu. Knockout na Paulo Thiago w drugiej rundzie. To ten występ, o którym mówiliśmy, że to nie jest może przeciwnik z najwyższej światowej półki, z najwyższej półki, do której Michał Materla może sięgnąć, ale to jest taka półka, która jest potrzebna, żeby znów wdrożyć się w ten swój rytm, żeby złapać ten wiatr w żagle po przerwie i po pewnych turbulencjach życiowych. Dobrze się oglądało tę walkę spod samego bliska, bo mam nadzieję, że Jacek, tej nie przegapiłeś. Powiem ci szczerze, że w ogóle ta walka to był taki trochę szczególny moment, jeśli chodzi o tą całą galę, bo rzeczywiście ona wzbudziła trochę innego rodzaju emocje, rzeczywiście. Po raz, dwa, nawet przez tych samych zawodników, którzy w tej gali uczestniczyli, przez tych uczestników, ja widziałem w szatni, że wszyscy tak jakby czując swoją walkę, szykując się do niej, przygotowując się, no gdzieś tam kątem oka rzucali, właśnie gdzieś tam tym kątem oka obserwowali Michała Materlę. No budziło to ogromne zainteresowanie. Jak to będzie? Jak on się zaprezentuje? On wydawał mi się człowiekiem naprawdę najspokojniejszym z tej całej grupy ludzi, którzy przyjechali do Dublina. To było dla mnie wręcz szokujące. W ogóle jakby kompletnie jakby nie czuł presji, jakby kompletnie nie czuł tego wszystkiego. Jakby czuł w 100% pewność taką, że to się uda i pójdzie wszystko do końca zgodnie z jego planem. Samo wyjście już tam dreszcze przyprawiało wszystkich, którzy byli w okolicy, bo rzeczywiście ono miało bardzo fajny klimat. Mnie się ten klimat bardzo podobał, mnie to odpowiadało niezwykle. Wykorzystanie tego, co było między nimi w trailerze, tego wiersza i tak dalej, więc gdzieś to moim zdaniem bardzo dobrze zagrało akurat. W tym momencie można polemizować, czy pasuje to do Michała, czy nie pasuje. Pasowało idealnie na tej gali i do jego wyjścia. Sama walka to dla mnie cały jej przebieg jest podsumowany tym wydarzeniem z drugiej rundy, tym knockoutem, który znów pokazał tą broń Michała Materli. Pokazał ten cios, pokazał tę umiejętność takiego właśnie idealnego wyczucia tempa walki, wyczucia dystansu. Jakby, może oczywiście to był troszkę inny cios, to było trochę inne, tam był krótki podwórkowy, mnie to o Palharesie, to było trochę inne uderzenie, ale to znów był ten sam taki element, ten sam Michał Materla, który gdzieś tam czeka na ten ruch rywala, jest od niego szybszy, robi unik, wchodzi, uderza, nokautuje, powala. Więc jakby wszystko to złożyło się na bardzo, bardzo, bardzo udany występ. Choć Norbert Sawicki, menadżer, chodził potem i opowiadał, ale w tej pierwszej rundzie to on się spiął, ale on się spiął, słuchajcie, on się spiął, ale miałem nerwy. To mnie się wydaje, że oczywiście no była na pewno cała ta atmosfera dla Michała Materli nie jest zbyt łatwa, ale chyba myślę, że tak jak patrzyło się na to z boku, to wszystkim się zdawało, że on bardziej będzie to przeżywał, a tu tymczasem jakby no, nie wiem, jego ogromne doświadczenie, ten jego charakter, który nieraz pokazywał, zresztą nie tylko w klatce, mówmy się, to wszystko zadecydowało o tym, że to był niezwykle, niezwykle udany występ, tak to należy podsumować i wszystko to zadecydowało o tym, że no, Michał Materla, tak jak Pudzian był takim największym zaskoczeniem dla wszystkich, to Michał Materla był zdecydowanie największym bohaterem tej gali, dla tych, którzy ją oglądali tam w Dublinie i zdecydowanie tutaj dla niego ten bonus no to jest takim ukoronowaniem tego całego trudnego okresu. A tylko tak jeszcze dodam, że rzeczywiście pewnie też mieliście okazję widzieć to na u nas. Oczywiście, że to oglądaliście, ten aplauz przy ogłoszeniu werdyktu. Mhm. To były zdecydowanie takie decybele, które tam na koncertach rockowych pewnie się rzadko zdarzają, jeśli chodzi o ten obiekt. Tam się wiele koncertów rockowych odbywa. To rzeczywiście uszy bolały. To był taki jeden wielki wrzask, jeden wielki taki hałas zrobiony przez publiczność autentycznie, no nawet trochę wzruszoną tym, co się wydarzyło. No to uwaga, jeden z największych fanów Michała Materli, jakiego ja znam, Marcin Jabłoński. Proszę.
Zdecydowanie największy na świecie, więc to nie wiadomo. A teraz tak całkiem serio. Ale ja też serio mówiłem. Tak, jeśli chodzi o tę walkę, to no jedyne, czego mogliśmy się obawiać, to tego parteru, tak, bo to jest największa broń Paulo Thiago. Obawiać, nie obawiać, bo wiadomo, z czego wyrósł Michał Materla. Natomiast gdzieś tam ten dreszczyk emocji, jeżeli chodzi o konfrontację umiejętności, akurat w tej płaszczyźnie był. Doszło do tego jak najbardziej, ale słuchajcie, Michał, pan profesor, absolutnie ja tutaj jakoś tej spiny, którą Norbi widział, nie widziałem. Był pełen spokój, opanowanie. Właśnie też się tak zdawało, tak jak się na niego patrzyło, naprawdę tak to wyglądało. Tak, no to jakby chodził sobie po malutku, szukał tej okazji na ten podbródkowy czy jakiś cios szeroki sierp. Czekał tylko na ten jeden błąd Brazylijczyka i wydawało mi się, że naprawdę jest bardzo spokojny, opanowany, pewny siebie, jakby utwierdzony w przekonaniu, że nic mu się tutaj nie może stać. I słuchajcie, no, to dla mnie no, to idealny scenariusz. Zakończył to efektownie. Kolejny podbródkowy, kolejny Brazylijczyk leży w dość podobny sposób się złożył co Paliarez. Także no, cóż mogę powiedzieć, ogromny uśmiech zagościł na mojej twarzy. Gdzieś tam jakieś lekkie ciśnienie zeszło, także jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. No i samo to gdzieś tam powtarzane zdanie Mameda Khalidowa z jednego z wywiadów, nie pamiętam komu go udzielał, ale chyba to był Polsat Sport, w którym powiedział... Na pewno nie żaden portal branżowy. To ci tak jest. Na pewno jest jakby zadowalające w dwóch aspektach. Po pierwsze takim, że jakby mamy gdzieś dalej rozpatruje te występy w KSW, nie tylko w ACB. I jeszcze to, że jest otwarty na ten rewanż, co mnie bardzo cieszy, bo bardzo bym tego chciał, żeby Michał jeszcze raz skonfrontował się z Mamedem. To same plusy, jak widzicie, jak słyszycie. No to czekamy. Cóż w takim razie wydarzy się w kontekście tego zawodnika i kiedy go i z kim zobaczymy następnym razem. Szklana szczęka. Show. Dwie panie i walka niespełna minutowa Arian Lipski nie dała najmniejszych szans Marianie Moraes. Duszenie zza pleców i pas został na jej biodrach. Coś was zaskoczyło w tej walce, czy to właściwie można się było tego spodziewać, bo po tym, co do tej pory pokazuje Arian Lipski, no to przeciwniczkę znaleźć dla niej jest niezwykle trudno. Jacek. Bardzo trudno i to było jakby głównym elementem rozmowy, bo chyba o walce, no to umówmy się, no nie wiem, czy tutaj specjalnie będziemy się rozwodzić 58 sekund, które być może nawet na początku... Zaraz się okaże, że już mówisz dłużej niż sama walka trwała. Być może okazało się, że na początku ciut nadziei mogła mieć Marianna, ale Mariana szybciutko została tych nadziei pozbawiona. Błyskawiczna akcja Arian Lipski i znów to, za co ją wszyscy bardzo lubimy i cenimy jako sportsmenkę. Po prostu pokazała ogromną znowu klasę. To było pytanie, podstawowe pytanie, co tutaj w ogóle teraz może się wydarzyć, kto ewentualnie mógłby, z kim mogłaby zawalczyć. W Polsce już w zasadzie to, co gdzieś tam było, to pozamiatane. Ona tłumaczyła, że jeśli chodzi o tą kategorię w ogóle i o dywizję i to, jak panie są traktowane, no to czy to UFC, czy inne organizacje też tam gdzieś zgarniają wszystko, co gdzieś wartościowego, mówię tu o zawodniczkach, mówię o paniach wartościowych, które gdzieś tam się pojawiają, no więc jest kłopot z tym, tak? Padały nawet takie już pytania wśród dziennikarzy gdzieś, a może Joanna Jędrzej, czy kiedyś, a może coś, no takie już gdzieś tam wbijające się trochę w kosmos jakieś zagadnienia na dzień dzisiejszy oczywiście, umówmy się, tak? No bo biorąc pod uwagę różne okoliczności, więc ja tak naprawdę nie wiem, co dalej będzie. No Arian Dębski też zastanawiała się nad tym sama, co z tego wyniknie w jej kontekście. I tak naprawdę nikt nie potrafił znaleźć na to dobrej odpowiedzi. No to jest oczywiście bardzo wartościowe, bo według mnie jest to jedna z osób, która tutaj bardzo wysoki poziom sportowy w KSW prezentuje i autentycznie trafiła się perełka Martinowi Lewandowskiemu i Maciejowi Kawulskiemu.
Zresztą też nie da się ukryć, że pod każdym innym względem jest to również bardzo atrakcyjna zawodniczka, jeśli chodzi o promowanie jej. I to też jest warte podkreślenia. My też mamy oczy, tak. Tak, no i bardzo dobrze. Z bliska to też wygląda całkiem Ariane. Więc powiem wam, że no to również ten kontekst wyjazdu do Dublina był jakoś tam dodatkowo jeszcze z plusem. A co z tego wyniknie, jaka rywalka, kto? No to trudno powiedzieć w tym momencie, przyznam się szczerze. Znaczy, na pewno nikt w tym momencie na to pomysłu nie ma. To Jacek, to następnym razem liczymy, że wjedziesz z buta do szatni Ariany. Tak, jak będzie wychodzić pod prysznicę. Ale właśnie już był kiedyś jeden wywiad pod prysznicem. To by mogło przebić. No tak. No spróbuję, czyli to jest zadanie już mi dane, czy ja mam się, czy mogę jeszcze negocjować? Znaczy ja spróbuję starą taką technikę zastosować. Myślę, że nie dasz rady. No, no i sprytny. Proszę, jak nie podszedł, na ambicje mi wchodzi. No dobrze, słuchajcie, spróbuję, zrobię co się da. No, bo oczywiście liczymy na to, że ta walka Ariany oczywiście będzie kolejna, bez względu na to, z kim ewentualnie będzie stoczona. Tak? Słuchaj, jest kamera w szatni Ringers. Myślę, że większe też, albo równie tak duże zainteresowanie zbudziłaby kamerka u naszej mistrzyni. No to jak trzeba byłoby, to nie wiem, to musimy negocjować z szefami chyba, bo to oni zakładali tam w tej szatni Ringles, to ja nie wiem, czy ja sam mogę to zrobić. Chyba, że zrobię to z przyczajki. No nic, będziemy mieć. Dobra, no to już poza, myślę, może poza anteną, żeby to zostało naszą słodką tajemnicą, bo konkurencja podkradnie. A któż tam nas słucha, wiesz, takiego biadolenia tam. A no tak, przecież tego nikt nie słucha, no tak. Nie, dobra. Troszkę to ja ci sportu. Powiem jak będzie, więc ja zrobię tak. Troszkę od sportu odchodzimy, więc tym sympatycznym wątkiem może tę walkę zakończmy. Czekaj, Krzysztof, ja tylko pozwolę, że wrócę jeszcze, bo rozmawialiśmy w wcześniejszym wątku, tylko chciałem powiedzieć jedno, że jakby coś, to po prostu chciałem przed moją żoną się wytłumaczyć, że ja to robię tylko dlatego, że mnie szef poprosił. No to już wszystko, to możemy wracać teraz do... Możemy teraz wrócić do kolejnej walki, proszę. Szklana szczęka. Show. Panowie, Dawid Sagat-Zawada pokonał Macieja Jewtuszkę. Decyzja jednogłośna sędziów po pojedynku, kiedy faktycznie chyba trudno się z werdyktem nie zgodzić. Był lepszy Dawid Zawada. No i cóż tu jeszcze? Pojedynek, który był, odbył się, wnosi dużo do historii ewentualnie potencjalnej KSW, skoro Dawida można traktować jako jednego z tych młodszych, przynajmniej starszych zawodników w federacji. Tak, ja myślę, że Dawid, no nie licząc tej porażki szybkiej z Borysem, to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik. Ma na rozkładzie kilku mocnych zawodników. Myślę, że jeszcze może troszkę namieszać w tej dywizji w KSW. Natomiast no, trzeba przyznać, że jakoś oprócz tego, że jakby walka była emocjonująca i tak dalej, to miałem nadzieję troszeczkę na więcej po tej walce. Może tutaj zostanę poddany krytyce, natomiast oprócz tego, że była emocjonująca, to bardziej tych technicznych aspektów się spodziewałem. No Dawid Zawada, jakoś widać było, że można powiedzieć dość mocno nabrał masy mięśniowej. Uważam, że patrząc na ten ostatni pojedynek z Andraszem Sztalem, tam wyglądał na trochę mniejszego i szybszego. I pod tym kątem wydaje mi się, że to mu nie służyło, bo jednak te serie takie ciosów mające na celu zapędzić gdzieś tam przeciwnika pod klatkę, no wydawało się, że gdzieś tam na 2 sekundy przed wyprowadzeniem tej serii było widać, że będzie to robił, także gdzieś tam ta szybkość uciekła. A jeżeli chodzi o Iro, ja nie będę ukrywał, to jest jakby charakterologicznie jeden z ulubionych moich fighterów. Zawsze gdzieś tam ciary przechodzą, kiedy w charakterystyczny, wybujany sposób wychodzi do walki, nucąc to swoje z buta wjeżdżam. Także to jest jeden z fajniejszych takich momentów. Aczkolwiek no, Iro już jest weteranem. No,
wiadomo, że fajnie się patrzy na to, czy tam potem jak opowiada o tym, że garda jest dla słabych i tak dalej, ale jednak surowo oceniając to... Przydaje się. Tak, tak, po zupełnie z boku, odrzucając emocje, czy tam sympatię, no to jednak to nie jest już ten poziom sportowy. Wiadomo, wygrał z Krzyśkiem Kułakiem, ale Krzysiek Kułak to też już jakby swoje zrobił dla polskiego MMA i wydaje mi się, że jakby tej naszej dyskusji opisującej tą galę i następne ewentualnie poczynania KSW, no to powinno gdzieś tam dojść do takiej, można powiedzieć, zmiany pokoleniowej, bo wydaje mi się, że teraz jakby KSW jest na takim etapie, że wszystkie rozpiski będą oglądane. Ważne jest to, co jest w tych głównych kartach. Jeżeli na tych wczesnych walkach będziemy w stanie zobaczyć kogoś, kto jest naprawdę bardzo, bardzo mocny sportowo, zestawiony z bardzo mocnym zawodnikiem, gdzie wyjdą do walki, która oprócz tych emocji, które bez dwóch zdań dała nam walka Zawady z Jewtuszko, pokażą jeszcze ten level wyżej, jeżeli chodzi o takie kwestie czysto sportowe, no to przyciągnie kolejnych fanów. Spójrzmy na przykład Arian Lipski, tak? Dziewczyna przywieziona do Polski no, w nadziei na to, że Kasia Lubońska między innymi na Arianę zbuduje swoją pozycję w KSW. Zostało się zupełnie inaczej. Lipski pokonuje kolejne rywalki i widać, że już jest u nas rozpoznawana, jest charakterystyczna, jest piękną dziewczyną i tak dalej. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o zawodników, oprócz tego, że na charakterze można na takich czysto sportowych wartościach zbudować kolejne gwiazdy, bo wydaje mi się, że nieuchronnie zbliżamy się do momentu, gdzie trzeba będzie tę zmianę wykonać w KSW. W sumie tak, ja myślę, że tu nie ma co za bardzo też o tej walce się zbyt wiele już chyba rozgadywać. Ja tylko widziałem Maciej Wtuszko, faktycznie to takie było dość symboliczne. No, po tej walce wyglądał rzeczywiście strasznie, że tam długo był jakoś tam doprowadzany do stanu używalności. Choć dodajmy też, że byliśmy świadkami, no, Zawada również po tym pojedynku wylądował w gabinecie lekarskim i mieliśmy okazję być świadkami dość przykrego zabiegu szycia powieki. Widzieliśmy, to się działo na żywo tam, na nim bezpośrednio, także też jakieś tam rany odniósł. Trochę ucierpiał i też siedząc tam w tym gabinecie wcale nie wyglądał na wielkiego chojraka. Widać, że go to wiele kosztowało zdrowia, ten pojedynek, ale Maciej Wtuszko, no rzeczywiście, noga z jakimś opatrunkiem, ledwie tam gdzieś też wyprowadzany. Ja się zgodzę, że to był pojedynek, w moim odczuciu to był pojedynek, który pasował do tej karty walk. Kibice tu zdecydowanie trzymali kciuki za Maciejem Wtuszko i ogromny doping dla niego był tam też na trybunach. Mimo że jego przeciwnik z szalikiem Polski wychodził na szyi, to jakoś specjalnie tam fanów z naszego kraju nie porywał. Wiadomo, mieszka w Niemczech, tam trenuje, tam się przygotowuje, no ale to jakby zupełnie inna historia w tym momencie, nieistotne to jest. Tak, on pokazał, że faktycznie no, to jakby trochę symboliczne takie było postawienie jakiejś kropki nad pewnym etapem, tak? Maciej Jewtuszko, to co tu wspomniał Marcin, gdzieś tam był też Krzysztof Kułak. To są zawodnicy, których bardzo szanujemy, którym oddajemy wszystko to, co zrobili dobrego i którzy na pewno zapisali się jakoś tam, bo przecież Maciej Jewtuszko, pamiętajmy, walczył również i ma za sobą jeden z tych Polaków, którzy stoczyli walkę na gali UFC i gdzieś tam w Stanach też całkiem źle się prezentował, pan Strażak. No ale tutaj rzeczywiście to tak już faktycznie chyba nam ta walka pokazała, że zbliża się czas zmian jakichś delikatnych i tak jak z Maciejem Wtuszko rozmawiałem przed tą galą, on tak naprawdę twierdził, że ta walka wiele powie i tak naprawdę wskaże drogę, czy on będzie, czy nie będzie, bo się kontrakt kończy. Pamiętajmy o tym Maciejowi Wtuszce z KSW. No i teraz pytanie, czy on dalej w tej organizacji pozostanie, czy nie. No to skoro nadchodzą zmiany, my też zmieńmy walkę na kolejną. Szklana Szczęka Show. Michał Fijałka wrócił do klatki KSW, ale nie był to powrót udany. Chris Fields pokonuje go jednogłośną decyzją sędziów. Walka
No właśnie, cóż powiedziała nam o Michale Fijałce? Ja powiem szczerze, sam czekałem na ten powrót, widząc go wcześniej na gali w Międzyzdrojach. Tam gala taka trudna, bo w kiepskich warunkach pogodowych, to gala na otwartym powietrzu. I tam wydawał się bardzo spokojny, taki bardzo pewny siebie, do tego stopnia, że kiedy po macie tam się panowie obaj ślizgali okrutnie, bo było wilgotno, no to w zasadzie czekał, aż przeciwnik go złapie w dowolnej pozycji, żeby sobie z niej wyjść, poradzić i jakby tam robić dalej swoje. No tutaj w klatce tego nie było, Marcin. No tak, no można powiedzieć, że walka toczyła się do jednej bramki. Byłem z tym zdziwiony, bo wydawało mi się, że sztanga będzie w stanie dłużej utrzymać walkę w stójce. Gdzieś tam będzie straszył kombinacjami, nie zatrzymywał się. Wiadomo, że jego główną bronią w stójce są mocne te ciosy zamachowe. Jednak no, kluczem tutaj do przegranej była jakby absolutny brak obrony przed obaleniami. Jeżeli Chris Fields chciał przewrócić Michała, to po prostu to robił. I jak patrzyłem na to, to wydawało mi się, że było to dla niego bardzo proste. Jest dobrym grapplerem z dobrymi warunkami fizycznymi. No i tutaj Michał nie za bardzo umiał znaleźć receptę na te jego długie ręce, długie nogi. Wcześniej myśląc o tej walce, że tutaj bardziej rozegra się to w stójce, że gdzieś tam Fields będzie atakował tym swoim arsenałem kopnięć. Ale jak widzieliśmy, pierwsza runda pokazała, że w ogóle jest to niepotrzebne. Spokojnie skontrolował sobie całą tę walkę w parterze. Gdzieś tam próbował technik kończących. No tak naprawdę ciężko tutaj o coś więcej do dodania. Kluczem do wygrania przez Irlandczyka tej walki były te oddane obalenia Michała i tak naprawdę tyle. Jacek? Tak, tak naprawdę tyle. Tu nie ma co się rozwodzić. No, tylko widziałem Michała, który był jednym z tych zawodników. Znaczy jakby to wiadomo, przegrany też ma swoje prawa, ale nie chciał w ogóle rozmawiać po tej walce. To nawet nie chodziło o to, że jakoś był szczególnie załamany, po prostu generalnie to wiesz, tak jak machnął ręką, twierdząc, no i chuj tam, no i o czym tu mamy gadać w ogóle. I generalnie rzecz biorąc, trochę go rozumiem. No tak, no po prostu. No, ja też trochę byłem rozczarowany, bo ja powiem szczerze, wiadomo, że Michał różne walki toczył, różne walki dawał, ale ja nie ukrywam, że lubię tak walczących zawodników, którzy faktycznie właśnie w takim stylu, bez względu na to, czy wygrywają, czy przegrywają, swoje pojedynki toczą. No tutaj się okazało, że ten styl zupełnie jakby nie przyniósł żadnych jakichś najmniejszych nawet korzyści. Totalnie bezradny był w niektórych momentach, rzeczywiście przy tych obaleniach, przy... No, rywal robił co chciał tak naprawdę i kontrolował spokojnie przebieg wypadków. Ja potem w karty zajrzałem, byłem zdziwiony, że jeden z sędziów widział tą walkę 29-28. Bezdyskusyjnie walka, która no, gdzieś tam sobie przebiegła, też jeśli chodzi o sam klimat, to oczywiście ogromne emocje, szczególnie wśród najbliższych Michała Fijałki tam na trybunach, to rzeczywiście to trochę jak Elvis Presley by występował. Tak był odbierany ten występ przez najbliższych gdzieś tam znajomych kibiców Michała, no ale to ten doping tym razem niewiele mu przyniósł. No to faktycznie, tu chyba do tego pojedynku trudno cokolwiek więcej dodać. Szklana Szczęka Show. To teraz pytanie, panowie. Czy w waszej opinii Paul Redmond faktycznie pokonał Łukasza Chlewickiego? Nawet sędziowie nie byli zgodni co do tego werdyktu. Marcin. No, tutaj co prawda oglądałem tę walkę raz, ale absolutnie nie miałem żadnych wątpliwości. Wydaje mi się, że tutaj była to przegrana Saszki w stosunku 30-27. Wiadomo, tutaj sędzia Mariusz Domasat punktował 28-29 dla Chlewickiego, ale tak naprawdę ciężko tutaj znaleźć argumenty za tym, żeby taką punktację obronić. No po prostu tak naprawdę, jeżeli dobrze pamiętam, to jeszcze w pewien sposób mógłbym się zgodzić z tym, że
Chlewicki gdzieś tam zaznaczył może jakąś przewagę w tej ostatniej rundzie, jeżeli się nie mylę, no ale tutaj nie ma możliwości takiej, żeby na jego konto zapisać dwie rundy, także wiadomo, no, Saszka jest niesamowicie zawodnikiem doświadczonym i bitnym, tak, i zostawia serce w klatce, natomiast tutaj no, Redmond ograł go i myślę, że nie powinno być tutaj żadnej wątpliwości. Też co do tutaj jakiejś chęci Chlewickiego do rewanżu w Polsce, też jakoś ciężko mi tutaj znaleźć jakieś argumenty za tym, żeby doszło do takiego rewanżu, no, ze względów jakby promocyjno-marketingowych to raz, a ze względu na to, że ta walka, no co prawda nie była jakoś mocno do jednej bramki, ale też nie zakończyła się jakąś kontrowersją, także myślę, że nie ma tutaj ku temu podstaw. Jacek? Ja rozumiem oczywiście emocje Łukasza Chlewickiego. Druga walka przegrana, no ta, którą przegrał w tym studyjnym wydaniu KSW, podczas tej gali w studyjnym wydaniu. Bardziej taka no, spektakularna porażka tutaj, porażka na punkt, no powiedzmy to sobie szczerze, to znaczy ciężko się rozmawia też z zawodnikiem po takiej walce na miejscu, kiedy się ogląda gdzieś tam też spod klatki. Rzeczywiście, no, jak tak się patrzyło na to, wydawało się, że to nie była jakaś ogromna dominacja, ale jak się potem tą walkę spokojnie sobie już obejrzało, no to jednak w tych wszystkich elementach, to takie padło słowo, został ograny Łukasz Chlewicki. To chyba dobre słowo. Rzeczywiście został po prostu ograny. Tam nie było jakichś rzeczywiście takich bardzo ewidentnych, wyraźnych sytuacji, w których on by gdzieś obrywał bardzo mocno, że gdzieś tam takich sytuacji, w których on się znajdował rzeczywiście w jakimś bardzo trudnym położeniu. Po prostu został ograny sprytem, umiejętnościami, dobrą taktyką na tą walkę swojego przeciwnika i myślę, że nie ma tu kontrowersji. Rzeczywiście no, przy całej sympatii dla Łukasza Chlewickiego, bo przecież wiadomo, że to jest jeden właśnie z tych zawodników, którzy gdzieś tam tworzą cały czas tą historię polskiego MMA, no to w tej sytuacji rzeczywiście po obejrzeniu na spokojnie tego pojedynku trzeba przyznać, że sędziowie, ci, którzy typowali jednogłośne takie zwycięstwo totalne w trzech rundach, no nie pomylili się. Mówię to oczywiście o rywalu Łukasza. No to chyba faktycznie, przynajmniej u nas będzie jednogłośnie, no niestety, nie na korzyść Polaka. Szklana Szczęka Show. Panowie, no to jeszcze chyba bardziej z dziennikarskiego obowiązku niż wielkich emocji, które dostarczyły te starcia, czy wielkiego zainteresowania, jakie budziły. Przypomnijmy, że Paul Lawrence pokonał Konrada Iwanowskiego, to była niejednogłośna decyzja, a z kolei Anton Radziej pokonał tego, który wszedł w miejsce Anzora Ażijewa, czyli Pawła Polityło. Tu też niejednogłośna decyzja sędziów i w ten sposób zamykamy całą kartę KSW 40 w Dublinie. Szklana Szczęka Show. Na koniec krótko, w dwóch, trzech zdaniach. Weekend Gdańsk i Dublin and the winner is Martin? Moim zdaniem tutaj zdecydowanie wygrało UFC. Wiadomo, że gdybyśmy nie mieli takiego porównania i gdzieś nie chcielibyśmy mierzyć tą galę KSW z jakąś galą, która się po prostu odbyła w innym miejscu na świecie. Jednak mieliśmy wspaniały weekend dla polskiego MMA. Jakby zagraniczna organizacja przyjechała do nas, do Polski. Nasza organizacja pojechała za granicę, natomiast można powiedzieć, że to był bardzo polski weekend i porównując te dwie gale, no tutaj moim zwycięzcą jest UFC. No był tam o wiele lepszy poziom sportowy, oczywiście w takim ogólnym rozrachunku, patrząc na chociażby na takiego spokoju fana, który ogląda galę i jest nastawiony na te emocje czysto sportowe. Nie było żadnych kontrowersji, jeżeli chodzi o werdykty, czy tam zdarzenia w klatce i poza. Mieliśmy też takich rzeczy znowu pozasportowych, tak? Przynajmniej jakby mówię to zupełnie subiektywnie, możliwość zobaczenia Króla,
No i po prostu, krótko mówiąc, no, gala UFC, to musiałbym to, nad tym się dłużej zastanowić, ale wydaje mi się, że to jest najlepsza gala, na której byłem w swoim życiu. Z najlepszą atmosferą, z wieloma emocjami. Także życzę sobie tego, żebym w niedługim czasie, po tym jak odwiedzę Kraków, zmienił swoje zdanie, ale jak na razie to chyba tym zwycięzcą, jeżeli chodzi o wszystkie moje gale, jest to właśnie UFC w Polsce, co też może być, mieć swój fundament w tym, że zupełnie, ale to zupełnie tego się nie spodziewałem i jakby z każdą kolejną walką coraz bardziej byłem zdziwiony i szczęśliwy tym, jak to wszystko wygląda. No i przede wszystkim właśnie byłem szczęśliwy z tego względu, że co też pisałem na Twitterze, że mamy galę w Polsce, która odbywa się bez żadnego freaka na karcie, a mamy tutaj komplet publiczności, mamy publiczność, która żywo reaguje na każdy aspekt mieszanych sztuk walki, który dzieje się w klatce, tak, czy to parte, czy to stójka i tak dalej, czy obrony, reaguje żywiołowo, brawami, kibicuje, tak jak wspominałem, meksykańskie fale i tak dalej. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek w Polsce nastąpi taki moment, w którym będziemy świadkami takiego wydarzenia, które nie będzie podbudowane jakby taką oczywistym aspektem walki osób, które jakby do pewnego momentu swojego życia nie były za bardzo związane z MMA. Także no, jakby kończąc ten mój wywód, te wszystkie rzeczy, które wspomniałem, łącząc się, sprawiają, że rzeczywiście ta gala UFC wywarła na mnie ogromne wrażenie. Bardzo elegancko i delikatnie potraktowałeś celebrytów, których raz po raz gdzieś tam w klatkach widzimy. Jacek, to jeszcze twoja opinia. Wiecie, hasłem, tak mi się przypomniało, oczywiście pozwolę sobie, nie wiem, bo prawdę powiedziawszy, nie wiem, kto to napisał, ale czytałem, że takim hasłem powrotu naszego w większej grupie z Dublina był jakiś gdzieś tytuł, który głosił, że w Gdańsku był Conor McGregor, ale w Dublinie był Mohamed Khalidow. No, tak. Więc tak nam to bardzo poruszyło, prawdę powiedziawszy. Nie, mówię całkiem poważnie. Dla mnie, jeśli chodzi o takie zwycięstwo, no to też jak na to patrzymy, no ja nie ukrywam, że mogłem z bliska śledzić galę KSW w Dublinie i dla mnie oczywiście jest to wygrana tej organizacji z tej prostej przyczyny, że mogłem zobaczyć, jak to wyglądało od kulis troszeczkę. Tutaj nie ukrywam, że to była w sumie duża przyjemność obserwować na backstage'u tą galę. Tak akurat okazja się pojawiła. Oczywiście tutaj nasz portal gdzieś tam tak uzyskał możliwości i to było rzeczywiście dla mnie też fajne. Gdzieś tam rzeczy widziałem w życiu na iluś tam różnych imprezach. Włącznie z tą już nieśmiertelną, zawsze to podkreślam, walką Andrzeja Gołoty z Mike'em Tysonem widziałem z bliska w hali. I to zawsze jest dla mnie innego rodzaju zupełnie przeżycie, więc pozwolicie, że może tutaj też ja się trochę narażę. Oczywiście doceniając ten bardzo wysoki sportowy poziom, znakomitą galę, która jak się tak oglądało nawet w telewizji sobie potem jeszcze na spokojnie, bo na żywo też miałem okazję w Anglii zobaczyć, po ważeniu oficjalnym dublińskiego wydarzenia, to faktycznie dla mnie akurat w tym momencie, w ten weekend, to było jednak przede wszystkim KSW i to, że chociażby ten powrót Michała Materli można było oglądać praktycznie prawie wychodząc z nim, gdzieś tam za nim idąc, przyglądając się, jak do tej klatki zmierza, że gdzieś tam było się z bliska przy tych wszystkich perypetiach związanych, może niekoniecznie sportowych, czysto Normana Parka z Mateuszem Gamrotem. No i wreszcie najważniejsza rzecz, której zacząłem, na której tutaj skończę, to, że mogłem pogadać sobie z Mariuszem Kudzianowskim w windzie. No to prawdę powiedziawszy, tego jeszcze nie było. Menadżerka blokująca drzwi od windy, on stojący w tej windzie. To był wywiad, który dla mnie jest kolejnym wydarzeniem gdzieś tam w moim życiu, którego wcześniej nie zaliczyłem, teraz mam. A widzicie, chyba wygląda na to, że naprawdę kochamy ten sport i te nasze takie subiektywne odczucia związane z emocjami, które towarzyszą nam jakby w trakcie tego wydarzenia, no, przeważają nad w momencie, kiedy mamy zadecydować, co nam się bardziej podobało, ale to myślę, że tylko pozytywnie może zostać odebrane. No bo tak jak widzicie i czujemy to i cieszymy się tym sportem, także
Także fajnie, to, fajnie było wysłuchać tego, co Jacku miałeś do powiedzenia. No to patrząc na koniec jeszcze w karty punktowe tego weekendu, sędzia Jabłoński UFC, sędzia Adamczyk KSW. Ja widziałem obie gale, jedną w telefonie prowadząc galę, drugą już w telewizji, w sensie w pay-per-view, tak więc w ekranie komputera podłączonym do telewizora, sędzia skrzypek UFC, tym razem weekend na korzyść UFC niejednogłośnie. Zobaczymy, jak Imperium będzie kontratakować tuż przed świętami. Poczekaj jeszcze chwilę, bo ten weekend najbliższy to ciekawa gala jakaś jest podobno, słyszałem. Coś słyszałeś o niej, czy nie? Która? Jakaś gala Slaxes podobno. Nie, to ja słyszałem Carpathian Warrior. Nie, zobie. Nie, ale tak serio to mamy tutaj urodzaj i zarówno północna Polska, jak i południowa nie będą pominięte. Mamy fajną galę z lokalnymi zawodnikami w Krośnie już w tę sobotę, na którą serdecznie zapraszamy. No i również już kolejną edycję gali Slugfest, ale myślę, że tutaj Krzysiu, jeżeli możesz, to powiedz ze 2-3 zdania na temat tego, co tam będziemy mogli zobaczyć. Wiesz co, szczerze mówiąc, jeśli ktoś miałby możliwość, to ja bym polecał, żeby iść i do nas, i na Carpathian Warriors, na każdą małą galę. Jadę na Carpathian, mogę? Tak, śmiało. Wiesz czemu? Znaczy, ty będziesz wiedzieć, bo panowie, byliście na wielu galach, widzieliście wiele gal i tak dalej. I jestem święcie przekonany, że przyznacie mi rację, że to nie jest ten klimat, który jest na KSW, to nie jest ta oprawa, to nie jest ten poziom sportowy. To nie jest absolutnie ten poziom sportowy, co UFC i nawet ta oprawa, ci kibice, ale tam się idzie na lokalnych zawodników. I zobaczcie, jak te mniejsze hale, jak one bujają się z lewej w prawą pod wpływem tych emocji, pod wpływem wrzawy, bo idzie ktoś, kogo znamy, lubimy, nie lubimy, chcemy zobaczyć, jak obrywa. I ten poziom jakby kibicowania jest zupełnie inny. Nawet jeśli ci ludzie nie są tak wyedukowani w tym sporcie, nawet jeśli nie chcą tak się pokazać, jak w przypadku tam którejś z gal, to oni po prostu żyją tym i to jest duże wydarzenie, więc w takich mniejszych ośrodkach pomijam już, że w ogóle małe sale mają swój klimat, bo w najsłabszym miejscu siedzi się z 10 metrów od klatki i to też robi absolutne wrażenie. To naprawdę na lokalnych galach, jeżeli jest dobrze zestawiona karta, nie ma jakichś mismatchy i ustawiania sobie pojedynków jakieś tam dziwacznie, to naprawdę jest, co zobaczyć, jest kupa fajnych emocji, którymi fajnie się gdzieś tam móc też podzielić. Tak więc polecam jedną i drugą z czystym sercem, bo to faktycznie może być fajne wydarzenie. U nas na Slugfestie standardowo trzymamy się tego, że Łukasz Bosacki ustawia 10 pojedynków. Teraz będą 4 w wadze ciężkiej, w zasadzie oscylującej nawet między ciężką a super ciężką, tak więc coś, co pewnie budzi duże zainteresowanie, zwłaszcza takich szczypiorów jak ja, kiedy ja tam ważę tam te 70 z haczkiem, no to zawsze ci wielcy robili wrażenie i nie na darmo ta kategoria ciężka nazywana jest królewską, no bo to się fajnie ogląda, tam zawsze jest słychać, ile te ciosy ważą i to się niesie. Nie mamy pojedynków, które jakoś namieszają na scenie sportowej, mamy pojedynki lokalne, faktycznie taka lokalność, powiedzmy, rozumiana w promieniu, nie wiem, 100 km od miejsca, gdzie robimy galę. Doszło już do tego, że tych gal jest na tyle dużo i tych naszych, i tych w ogóle, które się dzieją gdzieś tam każdego weekendu, czy w okolicznych weekendach, że ciężko jest o zawodników takich stricte z jednego miejsca, więc na przykład do walki wieczoru, gdzie mamy chłopaka z Mągrowca, Damiana Skarżyńskiego, to ten od tego słynnego złamania nogi na gali w Czechach. On jest zdrowy, jemu się nic nie stało, choć ta gala była całkiem niedawno, więc u nas będzie walczył w sobotę. No i jemu ściągamy przeciwnika z Gdańska, no bo już takie zapotrzebowanie jest. Wraca ktoś, kto zrobił chyba największe zamieszanie w historii Slugfestu, czyli Artur Walczak, były strongman jeszcze z czasów właśnie, kiedy tam Mariusz święcił triumfy i te pierwsze rzuty strongmanów, pierwsze zainteresowanie takie wielkie było. On twierdzi teraz, że kondycja jest lepsza, że głowa jest trochę chłodniejsza, że jest lepiej przygotowany, tak więc duży, wielki facet, wtedy tam koło 140 kg, czy 130, jakoś tak. W tej chwili już zdecydowanie szczuplejszy, ale nadal monstrualnie silny i mamy nadzieję, że gdzieś tam to się fajnie będzie oglądało. Emocji było sporo tam pół roku temu, kiedy u nas debiutował. Zobaczymy,
co ciekawego pokaże w sobotę. Poza tym, wiecie, jeśli ktoś patrzy na reprezentantów klubu Murowana Goślina Team, nie wiedząc, gdzie to cholerstwo jest na mapie, no to trochę zmienia się punkt widzenia, jak się okaże, że Murowana Goślina Team zakładał Maciej Glabus Alf, że trenerem jest tam Mateusz Łyskowiak, który jest ekstremalnie utytułowanym grapplerem, tak więc naprawdę fajne nazwiska, takie lokalne, fajne sportowe emocje. No, powiem szczerze, ja się swojej gali nie wstydzę i to nie dlatego, że ją robię, tylko że naprawdę zostawiamy tam kupę kasy w jakiejś oprawie, w rozpisce i tak dalej, kupę serca, swoją jakąś taką pasją i kupę roboty, bo jutro montuję szczękę i później już się wyprowadzam do Wągrowca, wracam pod koniec weekendu, pewnie znowu 3-5 kilo chudszy. Tak, ja ze swojego doświadczenia mogę tylko polecić takie wydarzenia, jakie chociażby serwuje nam Krzysiek, czy ludzie z teamu Spartakusa Rzeszów. Chodzi o te gale w Krośnie, ponieważ no, jeżeli nikt nie był na, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie był na takim mniejszym wydarzeniu, no nie wie, o czym mówimy, ale naprawdę jest to coś, co wzbudza troszeczkę inne emocje, jest inna atmosfera i warto się wybrać, żeby to poczuć. Dokładnie tak. I to nawet w takich miejscowościach właśnie gdzieś tam mniejszych. Zresztą z Krzysztofem też mieliśmy okazję się spotykać. Ja jako dziennikarz jeździłem w takie mniejsze imprezy. On gdzieś tam też się pojawiał w różnych rolach i trzeba przyznać, że chyba nigdy nie było tak, żeśmy wychodzili stamtąd zdegustowani, zniesmaczeni, marudząc. Raczej nie, właśnie raczej pozytywnie nie, i raczej... To się nie zdarzyło. Proszę, a to by się zdarzyło? Nie, mówię, myślę, że się nie zdarzyło właśnie. No. Myślę, że się nie zdarzyło, no właśnie. Czyli się jednak tutaj też zgadzamy. Także warto zdecydowanie i to też powoduje, że to są zawsze te punkty wyjścia, to od tego się zaczyna budowanie w ogóle tego wszystkiego, co się potem dzieje. Zresztą ile razy tak się zdarzało i pewnie będzie się zdarzało w przyszłości, że zawodnicy zaczynający od takich gal potem właśnie na tych największych występują i warto chociażby kiedyś mieć tą przyjemność powiedzieć, a ja go widziałem gdzieś tutaj u mnie walczył koło domu, a teraz proszę bardzo, podbija Stany Zjednoczone. Ja tego ziomala zalajkowałem, zanim to było modne, nie? Dokładnie tak. To jest najpiękniejsza puenta. Szklana Szczęka Show. No dobrze, dwie największe gale, jakie mogliśmy sobie tylko wymarzyć i zobaczyć w jeden weekend, omówione od A do Z, dwie te zupełnie mniejsze, ale miejmy nadzieję, że równie dające dużo emocji zapowiedziane, no to cóż panowie, dziękuję serdecznie, to było naprawdę długi odcinek tym razem, ale same gale chyba powodują, że wart tego. Marcin Jabłoński z jednej strony mikrofonu, Jacek Adamczyk z drugiej, Krzysztof Skrzypek z trzeciej, to była Szklana Szczęka Show po raz 361. Dziękuję panowie. Dzięki, cześć. Pozdrawiam.